Wiesz, ile mam teraz teścia? No strzelę, no 800. 93. 93? Sędziowie od razu widzą wszystko, twoją mimikę, twoją pewność siebie i to wszystko składa się na późniejszą ocenę. I tam ludzie się potem zastanawiają, a on wyglądał lepiej. Nie. On wyglądał lepiej na zdjęciu. Zobaczcie, jak Dawid tutaj popchnął sobie pięknie bicepsem klatkę piersiową. Jeżeli jesteś osobą, która cierpi na właśnie kompulsywne objadanie się, nie idź w kulturystykę. To, co się dzieje często po zawodach, to jak widzę, jak zawodnicy nachodzą po 20-30 kg czasami, to jest obciążenie dla serducha większe niż czasami cały sezon startowy. Sibuma nikt nie pokona tak długo, jak Sibum będzie startował. Taka jest prawda. Słuchaj, ja powiedzieć, kogo chciałbym zobaczyć? Ja Pudziana. Ale Pudziana takiego nie o sporcie. Elo, elo, 320, cześć, 6246, Krzysztof Ferec, Wojaszek Fericze. To jest, jak się domyślacie, kolejna odsłona formatu JZW, czyli jazda z Wojaszkiem. Niech was te okoliczności tutaj nie zmylą. Nie jesteśmy na razie w moim mobilnym studiu, natomiast na pewno się dzisiaj do niego razem z moim dzisiejszym gościem, Dejwikiem, Dawidem Czechowiczem, udamy. Witam cię, Dawid. Witam się, mamko. Jak ja to mówię, jesteśmy w centrum dowodzenia wszechświatem. Dzisiaj zrobiliśmy taki brutalny wjazd na kwadrat do Dawida. Trochę sobie tutaj porozmawiamy, pokażemy kilka rzeczy, które ja bym chciał wam bardzo pokazać. Później mały spacerek na siłownię, który... Tak, mamy 300 metrów, tak, więc jest. Po co mamy, wiesz, zawsze trochę aktywności. O to chodzi. Ty masz jej nadmiar ostatnio. Ja mam jej sporo, ty startów miałeś również sporo, natomiast kroków nigdy za wiele, nie będziemy odpalać fury. Pójdziemy na siłownię i gwoli wyjaśnienia, tam też wam nagramy coś ciekawego i jedziemy. Zróbmy sobie, Dawid, trochę pozowania. Chcielibyśmy, żeby dzisiaj był podcast razem z takim delikatnym vlogiem, więc trochę więcej rzeczy dla was przygotowaliśmy i na koniec creme de la creme, czyli ta część taka, mogę powiedzieć, merytoryczna, a jakbym chciał powiedzieć tak po polskiemu, to będzie tłusta gawenda, tak? Czyli wskakujemy do fury, rozmawiamy, bombardujemy Dawida pytaniami, jest mnóstwo tematów, na razie nie zdradzamy. Bądźcie z nami i już, żeby na koniec was nie zanudzać, subskrybujcie kanał Olimp Sport Nutrition, pomożecie nam się rozwijać, po prostu wciśnijcie dzwoneczki, będziecie z naszymi materiałami na bieżąco. Jeżeli ten materiał, który sobie pewnie za chwilkę obejrzycie, przypadnie wam do gustu, to mnóstwo kciuków do góry, fajnych komentarzy, jeżeli oczywiście należy nam się jakaś konstruktywna krytyka. Zawsze. Tak, weźmiemy bardzo chętnie na klatę i piszcie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych odsłonach jazdy z Wojaszkiem, a my bierzemy się za rozmowę. Partnerka Dawida tutaj nam trochę pomogła. Ja już kamerkę zabieram, bardzo ci dziękuję. I jedziemy dalej z tematem. Dawidos, znajdujemy się tutaj u ciebie teraz na chacie. Chciałem celowo tutaj wpaść, żebyśmy sobie zrobili taką małą retrospekcję, taki jednak krok w tył, jeżeli chodzi o twoją historię kulturystyczną, bo ty na scenie kulturystycznej lat jesteś już ile? Startuję tyle, co trenuję. To jest ciekawe, bo od razu jak zacząłem trenować, to już zacząłem startować. I to jest 10 lat. 10 lat czynnej kulturystyki z rokiem małym przerwy, no bo wtedy chciałem zrobić masę rok temu, prawda? O wynikach twoich, śmiem twierdzić, spektakularnych, czyli o tym, co się wydarzyło na FIWE, porozmawiamy sobie już w samochodzie, o tym, co się wydarzyło podczas zawodów European Championship, tak? W NPC European Championship. To była Hiszpania, Alicante. 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 Też sobie oczywiście porozmawiamy, ale chciałbym, żebyśmy się tutaj mocno skupili na tym, co widzą, możemy dzisiaj zaprezentować. Powiedz, od której strony powinniśmy tak, może masz tu jakoś tak w hierarchii? Wiesz, to nie jest tak jakoś w hierarchii, aha, czy jakkolwiek numerycznie, czy datowo, ale ogólnie no, wszystkie są tutaj puchary, nawet jeszcze z czasów lekkiej atletyki są niektóre. Tutaj nawet dostałem statuetkę od, wiesz, od podopiecznej, to też sobie kiedyś zachowałem, wszystko to zostało. Także no, nie ma to jakoś tak jakby ładu i składu, tylko po prostu jest ułożone tak, żeby no, wyglądało, stało i było pamiątką. O tutaj na przykład biegałem kiedyś 300 metrów, a przy okazji biegłem zobacz, w 2006 roku za zajęcie piątego miejsca w biegach przełajowych z okazji Dnia Ziemi. Także są takie tego typu też statuetki. Tutaj są puchary, nawet za judo kiedyś są, tak z ciekawości. Ten temat też bym się z tym poruszył. A Dawid, jakbyśmy mieli tak naprawdę w telegraficznym skrócie, bo myślę, że to są ciekawe rzeczy, jak mielibyśmy tak może po kolei.
Co my tu mamy? Tyle, ile pamiętasz, bo to jest chyba świeżynka. To jest 2019 rok. 2019. Tak. I 2019 to jest z zawodów właśnie Grzegorza Wierzbickiego. Tak jest, mojego tak. kolegi. I wygrałem tam klasyka kiedyś. A tu jest. O, tu wygrałem klasyka. Mhm. Więc wróciłem potem i w super ciężkiej wygrałem overall też. Także mam klasyka, overall i super ciężką overall. Tutaj są właśnie, to jest medal z FIWE, a to jest z festiwalu z 2021, gdzie też wygrałem właśnie overalla i tutaj jest statuetka, tu jest overall z 2021 i ten olbrzymi medal. Ja powiem wam szczerze, nie wiem jakie wy macie zdanie w temacie, natomiast mnie jako faceta, jako byłego zawodnika bardzo kręcą takie tak, duże... Tak, właśnie statuetki. Tak, medale, duże statuetki, duże medale, że to jest takie, jest wiecie... Za Open za ten rok. Aha. No to czyli... no, powtórzyłem te same osiągnięcie, co w 2021 roku, czyli overall i swoja kategoria. To jest też statuetka za zawody, z ciekawości, z Francji. Chciałem właśnie zapytać, cóż to za felek? Z Francji za wygranie overalla to były Mistrzostwa Europy w WPF. Mhm. I właśnie dawali takiego gościa, którego musiałem sobie wysłać, no bo w samolocie by nie przeszedł. Także to z takich, tutaj jest właśnie 90+, wtedy była kategoria. Puchar swoje też przeżył, bo też musiał jakoś inaczej zostać przetransportowany. Tutaj na tych zawodach się chyba pierwszy raz widzieliśmy, bo to jest Nadarzyn Nak. Tutaj były debiuty, bardzo były Mistrzostwa możliwe. Polski. Ja wychodziłem na debiutach i właśnie tutaj też wychodziłem w klasyku. To jest 2017 rok. I powiem, że to były chyba najliczniej obsadzone zawody, bo było 32 zawodników w kategorii, w klasyku i 30 w debiutach. I było chyba 7 wyjść pod rząd. Takich na zasadzie numer pierwszy, ja miałem akurat jedynkę i było tak, numer pierwszy, schodzę do tyłu, numer pierwszy, schodzę do tyłu. I tak chyba miałem łącznie 14 wyjść takich, wiesz, w dwóch kategoriach. Do tego. No powiem ci, że na koniec to po prostu się położyłem i następnego dnia były zawody Biogenics Cup. Tutaj jest Biogenics Challenge i to były już takie overall w klasyku i tu właśnie było trzecie miejsce. I tu były, o, ciekawostka, pierwsze pieniądze z kulturystyki. Ja, pamiętasz jaka to kaska była? 200 euro. 200 euro. Albo 300, albo 300, albo 200. To były naprawdę spoko, wiesz, spoko pieniądze, bo człowiek pomyślał, no spoko kasa. Potem z właśnie, potem kolejne były z zawodów pana Wierzbickiego, też były nagrody pieniężne, więc z kulturystyki jakieś pieniądze są. No wiadomo, że to nie są olbrzymie, ale ogólnie w zawodach amatorskich zazwyczaj nie ma pieniędzy. Ale jeżeli ktoś je organizuje trochę inaczej, to też zależy od federacji i tak dalej, to czasami jakieś nagrody są pieniężne. Głównie zazwyczaj to są suplementy jednak, bo no w federacjach wielu nie można po prostu dawać amatorom nagród pieniężnych, a zawodowcy je dostają. Wiadomo, że nie będziemy sobie teraz tutaj opowiadać o każdym jednym z tych pucharów, bo tych pucharów tutaj jest, tych medali tutaj jest. To jest kawał twojej historii, jeżeli chodzi o bodybuilding. Natomiast jakbyś miał teraz spojrzeć i miałbyś się tak chwilkę zastanowić, które w twojej pamięci gdzieś tak utkwiły zawody i jakbyś mógł o nich dwa zdania powiedzieć, albo może inaczej, do którego pucharu, medalu podchodzisz z jakimś takim sentymentem, masz jakieś takie fenomenalne wspomnienia, albo może podczas których zawodów było jakoś tak ekstremalnie ciężko, że jak tylko o nich pomyślisz, to mówisz tak, to mnie czekało mnóstwo, to mnie, tu musiałem mnóstwo pracy zostawić, rzeczywiście. Myślę, że wszystkie te zawody, wiesz, wymagały pracy. Ale tak najbardziej sentymentalne to było chyba Grzegorza Wierzbickiego, jeżeli chodzi o personalne takie rzeczy, bo mówiłem o tym, prawda, bo po pierwszych zawodach mój tata miał wtedy wypadek, a dosłownie dzień później i jakoś jak wróciłem na te zawody, wiesz, wygrywając ciężką, no to były takie powroty wspomnień tych wszystkich, tego co się działo i tak dalej, no i no, trochę wtedy pękłem i w tym roku też mocno dość pękłem właśnie. To była ta statuetka, tutaj się zmieściła jakimś cudem. To właśnie było za Open, a tutaj jest z Alicante
No i Alicante pewnie poruszymy po prostu później w furze już, prawda? Tak, ja tylko wspomnę, żebyście drodzy widzowie i słuchacze wiedzieli, co jest 5. Dawid bardzo długo się szykował, o tym porozmawiamy sobie oczywiście w studio, natomiast rozniósł zawody, które odbyły się podczas, to chyba były 10 FIWE już, nie? Targi, dobrze pamiętam? Tak, chyba. I rozniósł kategorię super ciężką, wygrał overall, pojechał do Hiszpanii i tam też myślę, że o tym sobie podyskutujemy. Czy słusznie drugi? Nie wiem, ja jestem laikiem, może widziałem za mało filmów, może widziałem za mało zdjęć. Wiadomo, że na żywo ta perspektywa może być troszeczkę inna. Moim skromnym zdaniem, jakby było oczko wyżej, to chyba nikt by się tutaj nie pogniewał, ale to już pogadamy sobie w furze. Dobra drodzy, tak sobie pomyśleliśmy tutaj z Dawidem, że skoro mamy te 300 metrów czy 400 do siłowni. No może 500. Może 500, fajna pogoda, to jest zawsze dobry moment, żeby też sobie odrobinkę pogadać. Rozumiem, że na siłownię, Dawid, to chyba furą nie jeździsz, tylko sobie nie chodzi z buta. Ogólnie wiesz, ja wszystko mam blisko, bo mieszkam w centrum, dosłownie, bo się przeprowadziłem. Pamiętasz, jak ostatni raz przyjeżdżałeś? Tak, zupełnie inny adres. To były Zielone Wzgórza, a teraz jesteśmy na zupełnie innym osiedlu, zupełnie innej części miasta, bo to jest centrum i dosłownie mam wszędzie blisko. Także jeżeli na siłownię mam, wiesz, 500-400 metrów, to zawsze wolę się przejść i często tam bywam, bo będziemy wspominać też o brzuchu, prawda, i tak dalej. No to zawsze z rana, jeżeli ta siłownia jest otwarta poniedziałek do piątku od 6, czyli wygodnie, tak, bo od rana, to idę i robię też brzuch. Dzień w dzień, codziennie trening w brzucha, prawda? To nie jest nic skomplikowanego, po prostu 3x30 z pięcia i do tego wznosy nóg i to jest wszystko, prawda? Potem idę do domu, no ale to rozwiniemy za chwilę co do wakumów i tak dalej. Ale tak to wygląda codziennie po tych moich kroczkach, bo ja nigdy nie robię typowego cardio, bo już po prostu przy mojej masie mięśniowej na okresie masowym używam tego cardio jako, wiesz, elementu prozdrowotnego, czyli dla serducha, dla wydolności, bo no, jak zaczynasz ważyć 120+, no to już twój performance treningowy mocno spada przez to, że no nie dasz rady nawet, no wiesz, jest ciężej przy powtórzeniach typu 15+, przy dużym ciężarze złapać oddech, więc te cardio dużo pomaga, więc to jest też mit, wiesz, wiele osób mówi, że w lewo. Wiele osób mówi, że cardio na masie nie, bo nie zbudujesz masy. Wręcz odwrotnie. Cardio na masie o niskiej intensywności poprawia, wiesz, apetyt, poprawia wydolność, więc plusy, benefity. No ale stara szkoła nadal trwa i nadal gdzieś tam jeszcze się przebija. No, nikt nie mówi tutaj, żeby, wiesz, też niektórzy lubią te interwały. No, już przy większej, im większa ta masa mięśniowa jest, no, stawy obrywają. Oczywiście, to jest kwestia indywidualna już, tak. No to tak jakbym ja, wiesz, teraz zaczął sporty walki trenować, no, byłoby to bardzo, bardzo ciężkie, żeby się przestawić, bo jestem po prostu drewniakiem, tak? W obecnym momencie, no, jestem za sztywny do tego, musiałbym zgubić mięso i tyle. Zresztą sam wiesz o tym najlepiej, bo musiałeś zgubić troszeczkę mięcha, bo inaczej nie ma opcji. Jaka jest aktualnie, Dawid, twoja waga w tym momencie? Jak 111 kilo, a w Alicante co prawda byłem po trzech posiłkach, czy czterech, no i w ogóle nie odstawiałem wody, jeżeli chodzi o peak week. Ja nigdy nie odstawiam wody. W dzień nawet zawodów normalnie piję. W dzień przed zawodami piłem 6 litrów, to wniosłem na wagę 112,7, także no to już jest taka waga wyższa, tak? A twoja najwyższa na masie, teraz jak się szykowałeś? Teraz najwyższa była 124 albo 5 kg. Przy wzroście? 180,5, 181. No to już jest kawał chłopa. Rozumiem, że wchodzimy na Maniac Gym. Maniac Gym, tak? Jakby ktoś miał wątpliwości. Tutaj kiedyś były Mistrzostwa Polski, też się odbywały. Proszę bardzo, jeżeli potrzebujecie fajnej paki albo chcielibyście się przeciąć z Dejwikiem gdzieś tutaj w Białymstoku, to wjeżdżamy. Dobra, proszę bardzo, wskakuj. Kawał historii. Lubię robić wam trochę tych vlogów, nie tylko tak podcastowo. 25 lat, Maniac Gym. Hop, jaka piękna tablica ze zdjęciami zawodniczek, zawodników. Tutaj również kilka notatek, certyfikaty, tak, i tak dalej. I zobaczcie, jaka piękna ściana.
Ja uwielbiam osobiście takie rzeczy, sam sobie ostatnio w sypialni jest zrobiłem. Kawał historii. Tak, tu jest kawał historii. Dobra drodzy, słowo się rzekło, kobyłko płotu. Jesteśmy na sali fitnessowej w Maniac Gym. Oczywiście Dejwik jest ze mną. Co się dzisiaj będzie tutaj wyprawiało, proszę pana, proszę nam powiedzieć. Porozmawiamy o tym, czym jest kulturystyka tak naprawdę. Tak, porozmawiamy o tym, czym jest kulturystyka. Bo wiele osób myśli, że to jest, wiesz, trening tylko. Mhm. Kulturystyka jako... No można to rozróżnić. Ta kulturystyka oczywiście jako budowanie mięśnia, styl życia i tak dalej, ale kulturystyka na scenie to jest pokaz. To jest pokaz. To jest pokaz sylwetki. I wiele osób właśnie zapomina o tym, co musimy poruszyć, czyli pozowanie. To jest najważniejszy element, jeżeli chodzi o sylwetkę, bo możesz wyglądać o wiele lepiej albo mieć o wiele więcej niż twój przeciwnik, a nie potrafić tego zaprezentować. Wiele osób właśnie poświęca się co do jedzenia, co do wypoczynku, co do cardio, co do właśnie, wiadomo, wszystkich suplementów i tak dalej, co do środków. Najwyżej to wytniecie. Nie wytniemy, zostawimy. Nie wytniecie, także zostaje, okej. Okay, no to jak mogę normalnie o tym mówić? Może rzeczywiście, okay, żyjemy no w XXI wieku. Wiadomo, do używania towca i tak dalej. Poświęca się, poświęca zdrowie. A zaniedbuje najważniejszy element, no bo sędziowie, gdy cię widzą, to ocenią tylko to, co im pokażesz, tak? Jak możesz na przykład wyjść na scenę, prawda? Jest w NPC szczególnie wyjście najpierw indywidualne i wiele osób idzie i od razu ma coś takiego. Wypuszczony brzuch, głowa w dół. Sędziowie od razu widzą wszystko, twoją mimikę, twoją pewność siebie. I to wszystko składa się na późniejszą ocenę. I tam ludzie się potem zastanawiają, a on wyglądał lepiej. Nie. On wyglądał lepiej na zdjęciu, w danym ujęciu, w danej sekundzie. A to, jak na przykład robił przejście ze strony na stronę, tak? I na przykład robił tak, że puch, wypuszczał brzuch i dopiero go spinał. Ty widzisz zdjęcie, tak jak fotograf chciał ci pokazać swoją pracę. Fotograf pokazuje ci swoją pracę najlepiej, jak potrafi. Bo on chce sprzedać swoje usługi, tak? Czyli chce sprzedać jak najlepsze fotografie. Więc nie pokażę ci gościa z brzuchem, tak? Chyba, że no wiadomo, są jakieś zdjęcia z telefonu. Często teraz każdy ma telefon, każdy ma jakąś, wiesz, kamerkę i tak dalej przy sobie i znajdą to ludzie. Ale profesjonalni fotografowie nie pokażą ci, tak? Tego. Tak samo na nagraniach często to potem widać. Więc nie możemy ocenić tego w 100% tak jak sędziowie, bo tego nie widać. Tak samo już no, często grają takie detale, znaczenie w tej najwyższej lidze, że no, żeby zostać pro, na wszystko musisz patrzeć. To nawet jak wchodzisz na scenę. Wiesz, to jest tak, ludziom się wydaje, że to nie ma znaczenia. Musisz mieć głowę wysoko, musisz pokazywać, prezentować się dumnie i nie możesz iść mały. Wiesz, wiele osób pozuje tak, bo myśli, że przez to, że się zmniejszą, będą więksi optycznie. No nie, tak jak Arnold zawsze mówił, pozuj szeroko, tak, pozuj duży, zakryj jak najwięcej obszaru. Także, no, prezencja sceniczna to jest kulturystyka. No i właśnie to, co Dawid przed chwilą powiedział, podsumowując, zrobimy sobie kilka puz, zobaczycie w jakiej formie w dalszym ciągu jest Dawid po zawodach. Ja wam podpowiem, że nie rzucił się na jedzenie, dalej jest w restrykcjach takich jedzeniowych. O tym sobie też w jeździe z Wujaszkiem dzisiaj porozmawiamy na temat tego kompulsywnego jedzenia, no, z którym się spotykamy i w przypadku zawodników i zawodniczek. Jakie Dawid ma na ten temat zdanie? A teraz, jeżeli cię mogę, mój drogi, poprosić, to kurde, wyskakuj z ciuszków i jedziemy kilka pozycji i troszeczkę sobie omówimy. Dobra, Dawid już w bokserkach Moro, dzisiaj bez slipów startowych. Tak, I jedziemy. Zróbmy sobie, Dawid, trochę pozowania. Oczywiście, jak widzicie, Dawid jest bez mikroportu, więc jeżeli na materiale będzie troszeczkę słabszy dźwięk i trochę Dawida będzie słabiej słychać, to się nie gniewajcie. No, natomiast nie będziemy mu mikroportu wkładać w spodnie. Chciałbym, żebyś popozował nam trochę i też pokomentował jako fachowiec, co twoim zdaniem zostało w tych pozach u ciebie poprawione i czy ewentualnie dostałeś może jakiś sędziowski feedback do którejś konkretnej pozycji, co warto by było jeszcze doszlifować, dopracować. Jeżeli mamy pozy przodem, prawda? Może to w sumie w lustrze pokazać, to będzie ciekawe, wiesz? Mogę. Jeżeli mamy pozy przodem, prawda? To za każdym razem chcemy być... Lepiej cię będzie tak, mój drogi, widać, wiesz, jednak. O, tak jest. Jak najszerzej. Mhm. I często dużo osób właśnie w tej pozie robi coś takiego. Uh-huh.
co jest błędem. Tutaj zawsze chcesz wyciągnąć się jak najwyżej. Potem kolejną pozą jest prawda portret, czyli przejście w prawo. I wiele osób się spieszy. Zobacz, to jest taka mała podpowiedź dla ludzi, którzy to oglądają i chcą kiedyś wystartować. Czego sędzia nie widzi, tego nie ocenia. Weź wdech. Mhm. Ręka zasłoniła brzuszek, tak? Teraz rozumiem. Masz problem z brzuchem, dopiero teraz skręć się i pokaż skosy, wypychając klatkę piersiową, tak? Tak jest. Potem kolejne przejście, to jest pozycja tyłem. Ależ te kurde, ten plegar robi robotę, nie? I tutaj dużo osób właśnie, jeżeli chodzi o pozycję tyłem. Pozycja tyłem, sędziowie cię nie widzą. Oddychaj. Nawet jeżeli ten brzuch trochę puścisz, ja na szczęście nie puszczam. Jeszcze tego, o właśnie, co do krytyki konstruktywnej. Mhm. Kiedyś mi zarzucono właśnie, że ten brzuch idzie w złą stronę. Owszem. I się za to wziąłem. Owszem. I teraz trzymam ten brzuch i właśnie porozmawiamy o tym, jak już będzie mikrofon. Tak jest. No i tak, mamy pozy bokiem, czyli wszystkie przejścia, prawda? Potem mamy pozę przodem, pierwszą, czyli bicepsy przodem, tak? I teraz co do pozowania bicepsy przodem. Wiele osób robi ją różnie. Ja akurat lubię ustawić się w ten sposób. Dlaczego? Bo nie mam za wąskiej talii, więc myślę, tak? Co mogę zrobić, żeby ta talia była węższa? Więc ustawiam się w ten sposób. Mhm. Tak jest. Wtedy moja talia wydaje się węższa. Potem drugą pozycją jest najszerszy przodem. Co do najszerszego przodem? Najszerszy przodem. Czyli musisz pokazać swoją szerokość, tak? I tutaj znowu mały trik. Zobaczcie, co ja robię. Też nie mam najwęższej talii. Wciskam ją, wciskam tak? Wciskam się. Mhm. I teraz dopiero krążkuję klatkę i nogi na zewnątrz. I teraz zobaczcie. Mam przejście do pozy bokiem, tak? Znowu zasłaniam się ręką, nawet jeżeli ten brzuch mi nie leci, tak? Mhm. Na wszelki wielki. I tak, zawsze nakładamy nogę na siebie, pokazujemy mięsień pośrodkowy i klatka bokiem. Tak? Wypychamy trochę dwugłowę, nie? Tak. I tu klatkę. I pośrodek. Tak. Zobaczcie, jak Dawid tutaj popchnął sobie pięknie bicepsem klatkę piersiową. Zobaczcie, to nie chodzi przecież tylko o tego cyca. Tego zostawiamy w ogóle. Tak jest, o to chodzi. Pozytywnie, znowu odwracamy się. Oddychaj sobie. Mhm. Nawet jeżeli to nie poleci, jeżeli nie leci na boki, nie ma problemu. Co do pustyłem. Dużo osób za bardzo odchyla się o tak. Mhm. Musicie pamiętać, jak siedzą sędziowie. Sędziowie siedzą o tak praktycznie. Widzą was tak. Więc jeżeli ja odchylę się o tak, to nie mam dwójek, nie mam pośladków. Mhm. W ogóle. Więc teraz, jeżeli staję w pozie tyłem, tak? Mam sobie dwugłowę, hop, wypuszczam, jeżeli chcę pokazać bardziej przewodziciel, minimalnie cofam do tyłu, pośladkowy napinam, tu rozciągnę plecy najbardziej, tę radę i teraz dopiero, zobaczcie, nie tyle co zrobiłem, to minimalnie wyciągnąłem się w tył, klatkę daję się do góry i hop. Mhm. I teraz, to jest największy błąd, za który sędziowie bardzo mocno karzą. Przejście z tyłu na bok do pozy tricep z bokiem. Stoję tyłem. I od razu wszyscy mówią tricep z bokiem. I jest tak. Puff. Brzuch do przodu. Głowa myśli. Na scenie chcemy myśleć, jak w każdym sporcie. Czy uderzeniem chcę myśleć, tak? Więc. Trzymam brzuch, mogę zasłonić się ręką. I teraz dopiero. Nie mam znowu. Przechodzę, nie mam najwęższej talii. Zakryj ją. Chowaj swoje mankamenty znowu. I potem mamy most muskulara, czyli
I też dużo osób robi potem krab, tak? Robi tą pozę. Robi tą pozę. Wybierz jedną, w której wyglądasz najlepiej i zostań. Nie trać energii. Polska kulturystyka to nie jest coś, co sędziowie lubią, gdy tańczysz i tak dalej. To nie to. Nie o to w tym chodzi. Cenne rady. Zaprezentujesz, Dawid, teraz po kolei, tak już bez komentowania. Wiem, że dużo energii zabiera pozowanie, ja też nie chcę mieć... Ja pozuję właśnie, co do pozowania. Mhm. Ja codziennie pozuję dwa razy teraz. Dwa razy dziennie? Dwa razy dziennie. Laura dosłownie mnie katuje tym. I to nie jest tak. Wiesz, właśnie dużo osób mówi sport indywidualny. Ona, jak jest na przykład tak, robimy 10 kanty, tak? Czyli 10, 9, 8... 7, puściłem dupę. Tak wprost mówiąc, że puściłem nie jest napięta. Mhm. Zepnij dupę. Nie jest spięta. Nie jest spięta. 7, rozumiem. 6. Nie ma jeszcze. Nie ma czegoś takiego, że dobrze, Dawidku. Nie. Ciężka robota. To ma być zrobione, bo tak jak na przykład, no, porównując to do sportu walki, jeżeli ty popełnisz błąd, no to twój przeciwnik to wykorzysta. I to to samo. Wykorzysta to mój przeciwnik, tak? Więc musi być po prostu... Petar Dziocha, zróbmy sobie teraz, proszę, każdą pozycję tak już bez komentarza, żeby mógł Ci tutaj ładnie pokazać, jak się prezentujesz. Dobra, troszeczkę porozmawialiśmy, jeżeli chodzi o pozowanie. Dawid wam pokazał, co jest 5. Oczywiście tutaj nie wszystkie sekrety były zdradzane, bo to trzeba było przyjść i się tutaj z Dawidem podszkolić. Czy nie wiem, czy na przykład pojechać do Piotrka Boreckiego, który też tą sztukę pozowania ma naprawdę dopracowaną do perfekcji. Jeszcze tylko zanim przejdziemy do tego kolejnego tematu naszego spotkania dzisiaj, Dawid, to powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy dostałeś jakiś feedback, jeżeli chodzi o od sędziów na FIWE i w Alicante? Na FIWE nie. W Alicante, że więcej szczegółów na plecach powinienem mieć. Okay. Także... No, po prostu plan z Kubą ustaliliśmy, no i działamy, i wiesz, i zaraz pewnie o tym planie pogadamy, ale teraz... Oczywiście, że tak. Porozmawiamy sobie w furze i teraz kolejny element naszego dzisiejszego spotkania, czyli wakum. Jak ty nad tym brzuchem pracujesz, bo ewidentnie ta talia jest poprawiona, ty w tych pozycjach wyglądasz bardzo dobrze, u góry szeroko, w talii wąsko. Moim zdaniem specyficzna twoja budowa brzucha przy tym wakum też robi, no, taki efekt wow. I kilka takich konstruktywnych uwag od Ciebie i może kilka takich ćwiczeń. Jak Ty się za to wziąłeś? Pierwsza rzecz to wziąłem się, tak jak wspomniałem, przez to, że po komentarzach i zacząłem patrzeć, że naprawdę, no, jest coś nie tak, więc zacząłem się za to nad tym naprawdę skupiać. Druga rzecz jest taka, że trendy w kulturystyce mocno się zmieniły, co pewnie też zaraz poruszymy już w furze. Bardzo mocno się zmieniły. Kulturystyka idzie zupełnie inną stronę przez klasyka. Przez to, że wszedł klasyk. Taka jest prawda. I możemy sobie gdybać, możemy sobie rozkminiać i tak dalej. Prawda jest taka, że przez to, co klasyk pokazał, ludzie chcą oglądać inne sylwetki. Ładniejsze. Mimo, że ja uwielbiam freaków. No, Markusa Rula, jak oglądałeś kiedyś i było to Rul. Wiesz, wszyscy widzieli tego potwora. Każdy chce to widzieć. Znaczy, każdy chciał to widzieć. Teraz czasy się po prostu zmieniły. Ludzie mają inne preferencje, widzą to, więc z sędziami się nie dyskutuje. Nie dyskutujesz z sędziami, masz takie kryteria i idziesz w kryteria. Przechodząc do meritum, do wakum. Zacząłem ogólnie ćwiczyć brzuch, to po pierwsze. Ćwiczyć naprawdę brzuch, przykładać się do niego jak do każdej partii, a nie na zasadzie, a zrobię ten brzuch i koniec końców, tak jak wiesz, z pozowaniem, zacznę pozować. I wiesz, wiele osób mówi, że zacznie pozować, i zaczyna 3 tygodnie przed. Ja cały rok pozuję. To jest u mnie cały rok, bity rok pozowanie. Druga rzecz jest taka, co do właśnie wakum i treningu brzucha. Nie jest on jakiś tam intensywny, jakoś mocno do upadku i tak dalej, ale za każdym razem ten brzuch chcę czuć. Chcę kontrolować, bardziej myślę nad kontrolą brzucha, niż nad tym, żeby, wiesz, te kostki były jakieś rozrośnięte i tak dalej, ale też poprawiła się ich jakość, definicja. Myślę, że jeszcze one by mogły nabrać trochę grubości, by fajnie wyglądały.
I też zauważyłem, że pierwszy sezon mam lepszą skórę na brzuchu. Bo wiesz, wcześniej miałem zawsze taką trochę grubszą tą skórę, jak startowałem. W tym roku jej nie mam. Też niższy poziom tkanki tłuszczowej oczywiście, ale myślę, że to mogło wpłynąć. No i co do wakum. Najpierw zacząłem je robić leżąc. Po prostu leżąc bądź klęcząc. I jeżeli robimy je leżąc bądź klęcząc, wypuszczałem powietrze, ale nie na zasadzie, że wypuszczałem brzuch. Czyli wypuszczałem powietrze. Powiedzmy, że jesteśmy w pozycji klęczącej. Wyobrażamy sobie. Jeszcze raz. Matko, Polko, nie wiem, czy bym umiał tak zrobić. I potem zobacz. Ja nie wypuszczam brzucha do góry. Do przodu znowu, tylko trzymam go. Trzymam go sobie, trzymam, oddycham. Oddycham, prawda, odpoczywam. I dopiero jak odpocznę, robię drugą serię. I to cały czas właśnie. I nie puściłeś, tak, nie rzeczywiście. Nie puszczam brzucha, nie pozwalasz. Nie chcę go wyrzucić. Czyli tu jest solidna, bardzo mocna, taka uczciwa praca na mięśniu poprzecznym, nie? Na transversus abdominals, prawda? Bo to są mięśnie te głębokie, które to wszystko trzymają, tak? Do tego można dorzucić planki. Zawsze planki coś tam pomogą, bo będą trzymać, prawda? I wtedy dopiero robimy to wszystko stojąc. I ile tego się robi? 10 minut. I można to robić dosłownie, myjąc zęby, chodząc, wiesz, ja na przykład robię tak, że robię serię, idę na przykład, nałożę w tym czasie suple. Idę dalej, sobie coś tam zrobię szybkiego, prawda, znowu sprawdzę telefon. Okej, w tym momencie pooddycham, poodpoczywam i znowu na maksa, ile dam radę i tak przez 10 minut. 10 minut dzień w dzień, na zasadzie dzień w dzień, dzień w dzień. Szczególnie osoby, które mają z tym naprawdę problem, który zaczyna się robić. Albo już no, jest troszeczkę za daleko, to w tym momencie koniecznie, a prewencyjnie zalecałbym, czy tak, czy siak, bo myślę, że no, jakby nie patrzeć. Jak idziesz na plażę, to na co zawsze patrzysz na początku? Na brzuch. Na środek sylwetki, prawda? Jeżeli ten brzuch jest no, olbrzymi, to niestety, ale kulturyści są teraz odsuwani na bok. Bo tak sędziowie oceniają. Takie są teraz kryteria, poszło to w inną stronę i trzeba o to dbać. I też ciekawa rzecz, może to zabrzmi trochę maniakalnie, ale w każdym sporcie, jeżeli chcesz do czegoś dojść, no to musisz podchodzić maniakalnie. Ja staram się przez cały dzień nie puszczać brzucha. Staram się wyobrazić sobie, nawet jak siedzę, że mam ten brzuch przyklejony. To mówił Miloš Sarsef nieraz, że masz tak jakby pępek przyklejony do kręgosłupa. I na tej zasadzie funkcjonuje co do właśnie treningu brzucha, dbania o niego, nie rozpychania go, nie robię mega objętościowych posiłków. Nie wiem, bo dużo osób używa, wiesz, gumy ksantanowej, żeby jeszcze powiększyć te posiłki, prawda, żeby one były jeszcze bardziej objętościowe. Nie używam żadnych takich rzeczy. Co do słodzików, kłóciłbym się, że one mogą, oczywiście mogą wpływać na florę jelitową, ale na jelita, ale z głową. Myślę, że jeżeli ktoś pije dwie szklanki coli zero dziennie, nie wpłynie to, wiesz, na jakoś rozrostali, o tak to nazwę. I też trzeba rozróżnić bloat na zasadzie wzdęcie, na zasadzie ilości przejedzenia, wiesz, jedzenia, a na zasadzie takiej, że ten brzuch już rośnie, prawda? To jest kolejna taka rzecz. No i wakum, okej, wiele osób zaczyna to robić na redukcji i tak dalej. Jeżeli chcesz naprawdę poprawić brzuch, dbaj o niego cały rok. I wakum niektórzy robili, osoby, które wiem, że poprawiły ten brzuch, robiły go z samego rana i robiły go przed ostatnim posiłkiem, będąc nawet na masie. Nawet jeżeli to było 2 cm do środka, to i tak to robili. A powiedz mi, Dawid, twoim zdaniem, tak bez dłuższej tutaj takiej analizy, jakbyś miał powiedzieć, to te wielkie brzuchy wydęte u kulturystów, to jest skutek, efekt jednak zbyt dużej ilości środków, nie wiem, hormonów wzrostu, insuliny, czy nie wiem, punkt B może zbyt dużej ilości jedzenia, czy nie wiem, czy punkt C, zarówno jedno, jak i drugie? Połączenie. Wszystko w jakimś stopniu rośnie.
Tylko jeżeli zaczynamy właśnie to rozpychać jeszcze bardziej i chcemy przekroczyć pewne granice i nie dbamy właśnie o te rzeczy, które wspomniałem, tak, czyli mniejsza objętość posiłków, aktywność, to też przejdźcie się na spacer 10 minut po zjedzeniu posiłku, tak jak ja teraz, prawda, zjadłem i my od razu praktycznie wyszliśmy. Jesteśmy sobie na spacerze, chodzimy, robimy kroki. Zobaczycie różnicę w trawieniu i w tym, jak będzie wyglądała wasza sylwetka, gdy nawet zrobicie 2-3 spacerki po 5-10 minut dziennie, jakakolwiek aktywność, żeby te trawienie, bo wiesz, siadanie od razu po posiłku, leżenie, kładzenie się. No, my jako ludzie jesteśmy stworzeni do czego? Nie jesteśmy stworzeni do siedzenia, prawda? Także no, to jest połączenie, tak jak mówisz, środków, ale żeby nie... Popatrz, jeżeli mam idealną łopatę, tak? Najlepszą łopatę, najlepszego budowlańca, no ale nie mam cegieł, nie mam wszystkiego, no to się nie zbuduje. Więc jedzenie również, głównie, tak? Głównie jedzenie, środki, ale nie możemy wykluczyć środków. Nie możemy powiedzieć, że nie, środki nie mają w ogóle wpływu. Mają, oczywiście. Tylko, że połączenie tego wszystkiego. No i pięknie. Mamy to, David, podsumowane. Uciekamy do fury, montujemy kamerki, odpalamy rejestratory i tłusta gawęda. Zapraszamy, bądźcie z nami. Dobra, słuchajcie, drodzy. Wracamy do naszej rozmowy. Był wjazd na kwadrat Davikowi, był wjazd do Maniac Gym na siłownię, troszkę popozowaliśmy, porozmawialiśmy o wakuum i o kilku innych tematach. No już wiecie, słyszeliście pewnie, bo w tym momencie zaczynacie dalszą część naszej rozmowy. I teraz wypadałoby powiedzieć, że zaczynamy oficjalną część jazdy z wujaszkiem, więc witam was oficjalnie po raz drugi w moim formacie. Teraz czas na gawędę, tak? Na część trochę bardziej merytoryczną. Myślę, że pół godzinki pojedziemy sobie w jedną stronę, pół godzinki pojedziemy sobie w drugą. Myślę, że godzinę sobie z Dawidem porozmawiamy. A zaczniemy sobie, Dawid, od tego, że wypadałoby jednak zrobić po tych twoich dwóch spektakularnych sukcesach takie małe podsumowanie i zacznijmy sobie od 10 targów FIWE, które odbyły się w Warszawie. Tam startowałeś. Wyciąłeś, że tak powiem, kategorię super ciężką, wygrałeś też overalla. Małe podsumowanie tych zawodów z twojej strony i od razu, jak podsumujesz zawody, chciałbym, żebyś również podsumował targi FIWE, ale to zaraz sobie do tego przejdziemy, najpierw zawody. Co do zawodów, to ogólnie bardzo dobrze były przeprowadzone i zorganizowane. To mi się bardzo podobało, jak przebiegały weryfikacje, bo naprawdę sprawnie. Ja byłem zresztą pierwszy zweryfikowany, bo mi się udało usiąść blisko, tak wiesz. Akurat siedziałem na tyle blisko, że mogłem wziąć jako pierwszy kartkę, więc od razu mnie zważyli i szybko to bardzo dla mnie przeleciało. To też ważne, nie? Dla zawodnika, wiesz, nie? Nie musiałem po prostu za dużo tam czasu spędzać, ale no, czy tak czy siak, ja jako zawodnik kategorii super ciężkiej tej, no mi to nie robi, no tak, bo ja nie mam limitu i tak dalej, ale czy tak czy siak u nas w Polsce weryfikacje są przeprowadzone zupełnie inaczej niż za granicą, bo w Polsce są robione na zasadzie na przykład blokami. Kulturyści, klasycy, wellnesski, bikini i tak dalej. Wszystkie kategorie mają oddzielne swoje godziny, prawda? Na przykład w Alicante już było tak, że od godziny na przykład tej do tej, ale zapisywałeś się na przykład na godzinę 16.30, 14.30, 15.30, 12, 11 i tak dalej, prawda? Ale czy tak czy siak była kolejka. Chociaż w Alicante też bardzo sprawnie przeszło, ale myślę, że to dlatego, że fartem zapisałem się na 16.30, czyli na sam koniec, bo nie do końca wiedziałem, jak będą loty. No i na 16.30 akurat wcześniej troszeczkę się zarejestrowałem na zawody, niż wiedziałem, kiedy będę miał lot, więc na wszelki wypadek na sam koniec, prawda? Tak na spokojnego, żeby tam się nie stresować, zresztą zrobiłem wcześniej trening. Jak będziesz miał lot do Alicante? Miałeś obawy, że możesz na przykład mieć jakieś opóźnienie, czy coś w tym stylu, dlatego na sam koniec, nie, tak? Nie, po prostu nie wiedziałem, bo zarejestrowałem się na zawody, i jeszcze nie patrzyliśmy do końca lotów. Okay. Wiesz, a i tak musiałem być na tych weryfikacjach w czwartek, więc wybrałem taką późniejszą godzinę. Okay. Do 18 było najpóźniej, więc 16.30 tak nam bardzo pasowała. I też posiłkami tak sobie, wiesz, zauważyłem, jak ja zawsze jem te posiłki i tak sobie to wszystko rozłożyłem. No i tak jak mówię, FIWE zawsze w Polsce jest to bardzo sprawnie organizowane, na zasadzie przychodzisz, kategoria twoja i się weryfikujecie, idziecie dalej, prawda? No i tak jak mówię, u mnie to przebiegało bardzo szybko. Potem zawody same w sobie, Protan, czyli firma, która robi brązowienie, to są mega ludzie. Muszę powiedzieć, muszę o tym wspomnieć, bo to są tak sympatyczni ludzie. Tam od razu, wiesz, no
przed zawodami jest mega stres. Każdy, kto mówi, że nie ma stresu, no to troszeczkę chyba kłamie, albo jakoś, wiesz, mógł sobie się rozluźnić w stylu, wiesz, wiele osób pije alkohol czy coś takiego, ale no ja nie piję i ja zawsze odczuwam, nawet jeżeli wiesz, że forma jest dobrze zrobiona i tak dalej, no to jakaś tam część, cząstka stresu za każdym musi razem, być. No jest po prostu, wiesz, nie? No poza tym za chwilkę będziesz z gołym tyłkiem, wprost mówiąc, stał przed jakąś tam ilością ludzi, prawda, więc i to na FIWE, więc dużą ilością ludzi. No, ale tak jak mówię, Protan, mega, mega sympatyczni, śmieszni, ludzie zawsze zażartują i tak dalej. Malowanie bardzo sprawnie, bardzo fajnie, bo bardzo mi się podobał kolor. No i było na zasadzie, że jeżeli potrzebowałem jeszcze jednej warstwy, nie ma problemu. Jeżeli potrzebowałem jakiejś poprawki, nie ma problemu. To samo z oliwką i to było ciekawe. Nałożyli na mnie dosłownie pół butelki, wsiąkało we mnie. Ile nałożylibyśmy, wsiąkało. No to mówię, no dobra, to walimy dosłownie, wiesz, dosłownie dwie osoby stały, oklepywały mnie przed samym wyjściem, no bo wsiąkała we mnie ta oliwka. Nie wiem dlaczego, ale tak było, prawda? I co potem, no bronzer był bardzo ciężki do zmycia. Pierwszy raz tyle się z nim męczyłem, że jeszcze w Alicante miałem małe takie, ale to przez to, że wiesz, nałożyłem dużo warstw, poprawiałem za każdym razem, no i tej oliwki naprawdę weszło. Tak. Wiesz, jak ktoś nakładał raz i było błyszcząco, u mnie raz, nie ma. Drugi raz, nie ma. Trzeci, piąty, nie ma. I patrzymy na siebie i mówimy, co do, wiesz, co się dzieje, prawda? No ale koniec końców fajnie to wyszło, bo fajnie na scenie to wszystko wyglądało. Prezencję poprawiłem, co mi się bardzo podobało. No i zawody najpierw super ciężka kategoria. Bardzo szybko minęła, najbardziej obsadzona była, jeżeli chodzi o liczebność zawodników, kategoria ciężka. No i tutaj rozwinę, no bo osoby mogą myśleć, prawda, ciężka, super ciężka. Ciężka jest do 102 kg, powyżej 102 kg już jest super heavyweight. Na zawodach po prostu, jeżeli już chodzi o kulturystykę pro, jest tylko kategoria open, no i 212 i tak dalej. 212 to jest do 96 kg, klasyczna i tak dalej. No i wiadomo, wystartowałem w tej super ciężkiej, potem w overallu, no i wygrałem właśnie te dwie, prawda, kategorie. Wygrałem całe zawody. Bardzo fajnie było tam z Krystianem Wolskim, bo on dawał nagrodę z Pawłem i z Dorotą. Oni dawali, Dorota Ogonowska i Paweł Kowalski byli osobami, które wręczały nagrody. Jak zwykle Robert Piotrkowicz na scenie, także bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. Bardzo fajne zdjęcie mamy tam z Krystianem, tacy, wiesz, przytuleni, co piątkę zbijamy. No. Także tak to wyglądało co do całych zawodów w skrócie. Czy twoje zwycięstwo w super ciężkiej oraz overall to było zaskoczenie? Nie bądź skromny. Czy ty się tego spodziewałeś? Ostrzyłeś sobie kły? Ja wiem o tym, że ty jesteś facetem i zawodnikiem, który szykuje się po to, żeby prezentować swoją najlepszą formę i żeby wygrywać. Ja wiem, że u ciebie tak jest. Natomiast czułeś, że tak to będzie? Był taki moment, że na przykład, nie wiem, wygrałeś super ciężką, wygrałeś overalla i pomyślałeś sobie, ja pierdzielę, zrobiłem to, nie spodziewałem się. Czy pomyślałeś sobie, zrobiłem to, wiedziałem, bo ciężko na to pracowałem. Jakbyś przygotowywał się do sportów walki, to chciałbyś, żeby twój przeciwnik przygotowywał się w 100% również, prawda? Bo chcesz pokonać jego najlepszą wersję. Zgadza się. I tego samego, ale za każdym razem twój przeciwnik też tak myśli. Zgadza się. Że chce wyjść, żeby wygrać. I moim zdaniem każdy powinien tak podchodzić do sportu, że wychodzi, żeby wygrać, ale tego samego oczekuję od swoich konkurentów. Oczekuję, żeby wyszli w najlepszej formie i tak dalej. I z takim nastawieniem wychodzę, tak, żeby wygrać zawody i żeby pokazać się w jak najlepszej formie oczywiście. Bo jeżeli będę wychodził w głowie mając, a idę się pokazać, no to w sumie już na początku troszeczkę skazuję się na porażkę, bo tak jakby pokazuję sobie samemu, że może nie jestem na to gotowy, żeby wygrywać, wiesz. Tak jak Nick Walker. Nickowi zawsze mówili, że wiesz, on zawsze mówi, że wygra Olimpię, wygra Arnolda, wygra te zawody i tak dalej. I zawsze to mówi, nawet jeżeli tego nie wygrywa. Dlaczego? Bo on wygrywa z samym sobą, czy tak, czy siak robi ten progres. I ja wiedziałem, że zrobiłem progres. I to było, wiesz, widziałem, że zrobiłem bardzo, bardzo duży progres, jeżeli chodzi o serwetkę. I to było dla mnie najważniejsze, że właśnie będę mógł to zaprezentować. I z takim nastawieniem wyszedłem. Pokażę najlepszą wersję siebie, a co będzie dalej, okej, zobaczymy. Ale czy tak czy siak, no wiadomo, chciałem wygrać. Każdy chce wygrać, każdy powinien chcieć wygrać. Zanim przejdziemy sobie do podsumowania targów FIWE, czy po 10 latach
twojej przygody z kulturystyką, gdzie z roku na rok jesteś zawodnikiem coraz lepszym, coraz większym, coraz bardziej kompletnym, ty jesteś już gotowy na wielkie wygrywanie? Zależy, co masz na myśli, mówiąc wielkie wygrywanie. Na to, że mentalnie i fizycznie jesteś gotowy, żeby odwiedzać w wielu krajach naprawdę duże imprezy i stawać tam przynajmniej na podium? Myślę, że większych zawodów, jak już Alicante, Mistrzostwa Europy w kwalifikacji o kartę pro, wybrać nie mogłem. No obecnie, prawda? Zawsze, za każdym razem Dawid wpadnie na pomysł, żeby wyjść na zawodach możliwie jak najcięższych w miarę, także tak to nazwę, znaczy możliwe w miarę, no jak najcięższych, które się pokazują, więc jak wyskoczyła ta opcja z Alicante, mówię Alicante, tak, potem mogła być Szwecja, ale mówię nie, lecimy na to Alicante, prawda, za 6 dni, więc gdybym nie czuł się gotowy, to bym tam nie wychodził. Jasne. Na tej zasadzie, czy jestem gotowy, żeby rywalizować w pro i być w top 5, nie. No i widzisz, fantastyczna odpowiedź. O to mi chodziło i to stawiamy kropkę. Podsumowanie targów FIWE. Twoim zdaniem, Dawid, czy myślisz, że po tych trudnych momentach, jakie spadły na branżę fitness, oczywiście tutaj wiemy, o czym mówimy. Na każdą branżę. Na każdą branżę, ale myślę, że branża fitness naprawdę mocno się jej to odbiło czkawką i obawialiśmy się, że będziemy się odbudowywać latami. Myślę, że rzeczywiście co niektórzy latami będą się odbudowywać niektóre gałęzie tej branży. Natomiast jakbyś miał teraz ocenić jako zawodnik, który startował, jako zawodnik, który później dla swoich fanów, dla jakichś ludzi, którzy z tą sympatyzują, został na tych targach, bo wiem, że tak było, to idą te targi do przodu, czy to jest jakaś taka stagnacja, czy trochę, nie wiem, zrobiły kilka kroków w tył, czy to jest przereklamowane, jak oceniasz tak generalnie ludzi, flow, takie fluidy, które krążyły w powietrzu, wystawców i tak dalej? Ja jako osoba, która szanuje osoby, które mnie śledzą. Osoba, osoby, trochę masą myślą, ale mniejsza. Nie, no. Zawsze nie, zawsze wtrącę coś dodatkowego. A chciałem tam być, czy bym startował, czy nie. Za każdym razem chcę być na FIWE, chcę być na targach, właśnie z szacunku do osób, bo wiele osób właśnie pyta, czy będę, czy chce mnie zobaczyć, przybić piątkę. I naprawdę ta atmosfera, która była po zawodach, była no niesamowita. Ja mam nagranie, jak wiesz, ludzie podchodzą, wiesz, że śledzą cię tyle lat i tak dalej, oglądają, wiesz, od początku, nawet wspominają takie rzeczy, które ty myślisz, że faktycznie tak było, wiesz, ja to zapomniałem, że to miało miejsce. Szok, a jakiś ziomeczek o tym pamięta, nie? Albo podszedł do mnie chłopak, ty pamiętasz mnie sprzed roku? Ja mówię, tobie powiedziałem, że jesteś olbrzymi. I pamiętam, to był chłopak, który miał chyba 16 lat i ważył, miał tam prawie 2 metry i ważył ze 120 kg, no wiesz, kawał konia. Kawał chłopa, prawda? I takie właśnie momenty, że te osoby cię pamiętają, że mówią, że właśnie rozpoczęły swoją przygodę dzięki tobie, prawda, że zmieniły. To jest naprawdę fenomenalne, ale co do targów, co do ilości, bo targi ocenia się często po ilości wystawców. Było ich bardzo mało. Niestety, jednak było ich znowu, bardzo, nie? bardzo Kolejny mało. Raz. Nie widziałem praktycznie, no było Fitness Authority, były Skoll firma, to są wszystko chyba, był Kevin Levron oczywiście, do niego też była, albo Kevin Levroni, tak jak niektórzy czytają, była do niego bardzo duża linia, udało mi się z nim zrobić krótki wywiad, no i ogólnie no nie widzę, żeby to szło do przodu, bo byłem rok temu, było mniej, w tym roku jeszcze mniej. Nie wiem, co będzie za rok, mam nadzieję, że więcej osób zacznie się wystawiać, ale myślę, że przez rozwój social mediów nie widzą sensu. Wiesz, na zasadzie takiej, że no co, by musieli opłacić, tak jak na przykład Olim, prawda? Musiałby opłacić Fudziana, musiałby zapewnić mu nocleg i tak dalej, tobie, reszcie ekipy, prawda? I musieliby to wszystko ogarnąć. Stoisko. Do tego stoisko, które kosztuje kupę siana, no. Bardzo dużo pieniędzy. To ludzie myślą, że to ostawiasz stoisko. Samo stoisko to jest około 50 tysięcy. Strzelam, tak? Słyszałem kiedyś tak. Więc myślę, że firmy wolą na przykład wydać te pieniądze na social media i pokazać się w tą stronę, na reklamę i tak dalej, niż iść właśnie wystawiać się, bo no po prostu im się to nie opłaca.
Zawody w Alicante. Małe podsumowanie. Małe, szybkie. Zadowolony, niezadowolony, sprawnie, niesprawnie. Mogło być sprawnie. Oczko wyżej, nie mogło być tego oczka wyżej. Bardzo sprawnie, wszystko o czasie, jak powiedzieli 9:09. Ciężko mi samego siebie ocenić, wiesz, na tej zasadzie, że czy mogło być oczko wyżej. Wiele osób pisało, że tak, wielu trenerów naprawdę z branży, którzy wiedzą, z czym to się je, mówili, że nie wiedzą, o co chodzi. Wiele osób nie wiedziało, dlaczego akurat ten zawodnik wygrał. Myśleli, że właśnie mnie równali z tym, co przestawili mnie na końcu. I ja też myślałem, że wiesz, przestawili mnie na końcu na środek, że właśnie, okej, ta kategoria, udało się ją wygrać, prawda? No ale no, okazało się, zresztą ten Hiszpan, nie wiem, czy to był Hiszpan, czy Marokańczyk, nie chcę przekręcić. No zawodnik, który wygrał, o tak to, tak to określmy, powiedział, że wiesz, tak popatrzył na mnie i mówi, no chyba jest bardzo blisko, albo wiesz, albo w twoją stronę. Zresztą pewnie to też skromnie mówił, bo ja też powiedziałem, że jest między nami, to, wiesz, pewnie o pierwsze, drugie. Ale ja myślałem, że właśnie jest między mną, a tym, co był trzeci, czyli Kona, on się nazywa. Nie wiem, Conor. Nie wiem, o co chodziło. Feedback dostałem, że więcej szczegółów. Na plecach. Na plecach, gdzie moje plecy mają bardzo dużo szczegółów, ale zrozumiałem to po prostu, żeby być ostrzejszym. No i taki jest cel, żeby być ostrzejszym w przyszłości, prawda? I taką taktykę obraliśmy z Kubą, bo ten feedback dostaliśmy od sędziów. Wiesz, ja mogę sobie słuchać osób z branży, mogę sobie słuchać osób, które mnie lubią i bardzo szanuję te opinie, ale koniec końców, jeżeli chcę się poprawić, to muszę słuchać osób, które mnie oceniają. I osoby, które mnie oceniają, powiedziały it was a toss-up, wiesz, z tłumaczenia, czyli to było no, rzucenie dosłownie monetą, kto wygra, że ja byłem bardziej estetyczny, on był bardziej docięty i jednak postawili na te lekko większe docięcie. Też ciężko ocenić docięcie, wiesz, bo ja miałem na pewno bardziej pocięte czwórki, bardziej pocięte dwójki, on miał bardziej pocięte pośladki i ten tył pleców, prawda, dół pleców. Ja miałem bardziej pociętą górę pleców, także to jest takie, wiesz, no co kto lubi, no ale sędziowie tak zadecydowali, było bardzo, bardzo blisko i wiesz, byłbym troszeczkę chyba, słabe by było, gdybym był piąty, czwarty, trzeci, no to piąty, czwarty, tak, no to albo poza finałem, to mógłbym zrezygnować, ale skoro jesteś drugi, skoro sędziowie mówią, że jest bardzo blisko i dają ci sygnał, w którą stronę powinieneś iść, nawet jeżeli ta sylwetka nie jest jeszcze gotowa na rywalizację w top 5, w pro, to myślę, że warto pociągnąć ten sezon po to, żeby właśnie nawet jeżeli nie uda się zdobyć tej karty, w co wierzę, że się uda to zrobić, prawda? Oczywiście, jakbym nie wierzył, to bym nie wkładał w to znowu, wiesz, kasy i tak dalej, bo serducha, no, serducha, zdrowia, zdrowia przede wszystkim serducha, bo 7 miesięcy redukcji to już trochę człowiek odczuwa, wprost mówiąc. I no, jeszcze na pewno nie złożyłem broni i w tym miesiącu jeszcze będę chyba próbował, albo na początku następnego będę próbował swoich starań. Widzę, że już forma troszeczkę się wyostrza, także idziemy w dobrym kierunku, no ale jeszcze trochę muszę się pomęczyć, zanim jakiekolwiek wyższe kalorie dostanę, więc na razie wiem, co robić. Wiem, że tego, Dawid, nie zdradzisz, bo już tak tutaj poza kamerami dwa zdania w tym temacie zamieniliśmy, natomiast, no i przed chwilą o tym powiedziałeś, broni nie składasz. Czyli możemy się spodziewać Ciebie wkrótce na scenie. Tak, na pewno nie, bo było bardzo, bardzo słabe z mojej strony i sam bym sobie chyba trochę pluł w brodę, gdybym, wiesz, no będąc drugi, będąc bardzo blisko, powiedział, że a, już starczy. Niby okej, fajnie, no bo momentum jest zbudowane, tak, można na tym ciągnąć, tak, no bo już masz tego drugie miejsce w Europie, masz wygraną, prawda, overall. Ale no, skoro było tak blisko, no to czemu nie spróbować jeszcze raz? Jeżeli nie pójdzie, jeżeli będę trzeci albo no, gorzej niż ostatnio, no to jest jasny sygnał, że czas zacząć budować, tak? Jeżeli pójdzie lepiej, no to jest jasny sygnał, że dawaj dalej, co nie?
Zobaczymy, ile tego... Mam nadzieję, że to jest ostatnie dawaj dalej, które muszę powiedzieć, prawda? Ja muszę podkreślić, żeby tutaj nikt mnie źle nie zrozumiał. Nie byłem na tych zawodach w Alicante. Nie jestem sędzią, więc nie chcę się bawić w eksperta. Wiem, że ekspertów to zawsze jest mnóstwo, szczególnie z poziomu kanapy. Moja subiektywna opinia jest taka, jak śledziłem te zawody, szczególnie jak zaczęto cię stawiać gdzieś tam na środku, nie? W tym takim porównaniu. Wydawało mi się, że porównują bardzo mocno pod ciebie. I przyznam szczerze, zdjęcia zdjęciami, filmami, to co jest pokazane w szeroko pojętych social mediach, to być może nie oddaje tego, co widzieli sędziowie. Oni się na tym znają, ja tego absolutnie nie krytykuję. Ale moja subiektywna opinia jest taka, że byłem zaskoczony, że ty nie byłeś pierwszy, to jest pierwsze zaskoczenie, a drugie zaskoczenie, że pierwszy był akurat ten zawodnik. Właśnie też mi się zdawało, że będę na początku, tak jak mówię, zszedłem, wiedziałem, że on jest blisko mnie, że stał blisko mnie, więc jeżeli mnie przestawili na środek, to wiedziałem, że on jest drugi, wiesz, na tej zasadzie, ale myślałem, że mnie właśnie porównują z tym pierwszym, trzecim, tak. Albo na zasadzie takiej, że no ja jestem pierwszy i po prostu przestawiają na koniec, żeby porównać go z nim. Wiesz, o drugie, trzecie pomiędzy tym koną a nim właśnie. I tak, no, koniec końców zszedłem, dowiedziałem się, że jest drugie, prawda. Byłem zawiedziony. No, każdy, kto no, jest włos od karty pro od marzeń, to będzie zawiedziony, będzie trochę przygnębiony, ale to jest złość sportowa. I myślę, że taką złość każdy powinien zaprezentować. Wiesz, tyle. No. I sędziowie tak ustalili. Głowa do góry, działamy dalej. Tak, życie się nie skończyło, świat się nie zawalił. Powiedz, Dawid, bo to jest bardzo ciekawy temat. To, że masz gdzieś tam starty, to wiadomo, że nie rzucisz się na jedzenie, bo chcesz jak najlepszą tą formę utrzymać jak najdłużej. Przynajmniej do następnego startu, o którym sobie tutaj na razie jeszcze nie, po prostu nie zdradzamy. Bardzo często zawodnicy rzucają się na jedzenie, zawodnicy i zawodniczki. Temat takiego kompulsywnego obżerania się. Generalnie temat, który jest takim tematem tabu, a powinno się moim zdaniem o tym mówić, że coraz więcej zawodników i zawodniczek również ma ogromne problemy mentalne, psychiczne w relacji zawodnik-jedzenie, jedzenie-zawodnik. Mówię o tym kompulsywnym jedzeniu. Jaki ty masz patent na to, żeby się nie obżerać, nie rzucać się na jedzenie, nie zajadać tych kalorii, nie za przeproszeniem, ale by kurde wyfrunęło kobitka jeszcze w nas. Nie, to nie kobitka, to facet. Nie w... za przeproszeniem pokórek, jak szalony. Jak to po prostu zrobić i jaki jest właśnie punkt widzenia na to, co się dzieje w tej branży, że ludzie tak z tym żarciem płyną? Wiesz dlaczego? Bo wiele osób nie robi tego, bo to kocha, bo to lubi, bo to pasja, tylko robi to z innych pobudek. Wiesz, na takiej zasadzie, żeby na przykład pokazać się na Instagramie, żeby potem zbudować social media, żeby potem prowadzić swoją markę trenerską, tak i tak dalej. A jeżeli robisz to, bo to kochasz, to jest dalej twój styl życia. Dla mnie powrót do diety po zawodach jest po prostu powrotem do mojego codziennego żywienia, które lubię. Ja jem to, co lubię, tak? Mnie na przykład Kuba musi trochę przymuszać do jedzenia po zawodach, mimo że normalnie zjadłem sobie, wiadomo, wyszliśmy po zawodach i zjadliśmy jakiegoś tam, jakieś jedzenie hiszpańskie, nie wiem jak to się nawet nazywało za bardzo, po prostu jakieś hiszpańskie żarcie, ale było tego może z 1000 kalorii, popatrzyłem tak na to i tak, no dobra, jemy, bo trzeba coś zjeść, bo po prostu wiem, że to też pomaga w procesie, wiesz, że to jest potrzebne dla zawodnika super ciężkiego, żeby zjeść więcej kalorii od razu, ale też nie zapchać się na siłę, nie pchać tego, wiesz, nie na zasadzie 10 tysięcy kalorii, ale 1000 kalorii. Wiesz, od razu taki lekki kop energetyczny, tylko żeby troszeczkę te zapasy glikogenu odbudować. I tak jak mówisz, no jest cel kolejny, ale gdy tego celu nie będzie, gdy ten cel się kończy, to dla większości jest taki znak wielki zapytania. Wiesz, co teraz? Okej, nie mam celu, więc trzeba od razu ustalić nowy cel. Wiele osób zajmuje się kulturystyką, zaczyna tą drogę, tę drogę, bo ma jakieś kompleksy, bo ma, jest osobą, która właśnie zmaga się z nadmiarem wagi i tak dalej, prawda? I myślę, że powinna od razu obrać nowy cel. Czy to będzie, wiesz, jakaś poprawa tej sylwetki, czy coś, wiesz, dużo siedzi w głowie, bo gdy tracimy już ten punkt, gdy mamy ten właśnie finał,
to właśnie jest ten znak zapytania, nie wiemy co robić i wtedy właśnie nadaje się też, przychodzi z pomocą trener, który mówi, słuchaj, robimy teraz to, jasny plan. Od razu oczywiście trzeba podbić trochę kalorii, no bo utrzymywanie tkanki tłuszczowej na poziomie 4-5% nie jest nijak zdrowe, no to wiemy. Każdy ma inny set point, czyli ten procent tkanki, w której czuje się bardzo dobrze, w której może progresować, w której może budować masę mięśniową, ale rzucanie się na jedzenie to jest coś, z czym nie powinniśmy się wstydzić pójść do psychodietetyka. Tak samo jeżeli mamy problemy, wiesz, natury psychicznej, idźmy do psychologa. To już są, nie żyjemy w czasach, gdzie wiesz, kiedyś to było krytykowane, wyśmiewane i tak dalej, co było dziwne. W dzisiejszych czasach po prostu, jeżeli potrzebujesz rozmowy, to idź i się tym zajmij. Masz jakiś problem, to nie jest wstyd. I tak samo tutaj, wiesz, powinniśmy się po prostu zgłosić do osoby, która zna się na tym o wiele lepiej, szczególnie jeżeli wiemy, że mamy z tym problem. I powiem wprost, jeżeli jesteś osobą, która cierpi na właśnie kompulsywne objadanie się, nie idź w kulturystykę. Nie schodź do takich niskich poziomów tkanki tłuszczowej, bo to się odbije o wiele, wiele, wiele gorzej. To, co się dzieje często po zawodach, to jak widzę, jak zawodnicy nachodzą po 20-30 kg czasami, to jest obciążenie dla serducha większe niż czasami cały sezon startowy i cały sezon masowy, bo w sezonie masowym nabierasz tę wagę stopniowo, prawda? A tutaj jest bum, woda, cały ten glikogen, to wszystko serducho musi to wszystko, wiesz, przetrawić, tak? Musi to wszystko znieść dosłownie. I jak narzucisz od razu tak dużą wagę, to jest bardzo dalekie od zdrowego. Zresztą a sama kulturystyka w sobie, sam każdy sport ekstremalny nie ma zbyt dużo wspólnego ze zdrowiem. Więc tak jak mówię, podbicie kalorii, wtedy też można zaryzykować i dać troszkę większe objętości posiłków, ale to też nie jest wyjście, bo jeżeli wiesz, zaczniemy po prostu coś wrzucać w nawyk, to często to się zaczyna potem kumulować i tak dalej. Więc podejść do tego z głową, znaleźć jakiś cel, znaleźć też produkty i nie wykluczać ich do końca, bo wiemy już, że w dzisiejszych czasach nie musisz robić formy tylko i wyłącznie na kurczaku z ryżem. Znaleźć produkty, które po prostu lubisz jeść, prawda? I podbijać ich ilości, ale stopniowo. Tak samo z cardio, stopniowo, ze spalaczami, stopniowo w dół. Z wszystkim trzeba po prostu uspokoić organizm, doprowadzić go do jakiejś homeostazy i przede wszystkim na początku napijcie się. Powoli zacznijcie się nawadniać, bo tego wasz organizm potrzebuje, a nie jedzenia, gdzie wcześniej przed zawodami zapewne ładowaliście x kalorii. No, to jest prawda. Powiedz mi, Dawid, wyjątkowo chyba w tym roku okres redukcji, proces redukcji trwa u ciebie już 7 miesiąc, tak? To jest często zawodnicy i zawodniczki nie są w stanie wytrzymać mentalnie i fizycznie 3 miesięcy, niektórzy 4, niektórzy, nie wiem, 8 tygodni. U ciebie to już jest 7 miesiąc. Wiem, że wybrałeś się też na solidne badania. Chciałbym, żebyś trochę opowiedział o tym procesie redukcji, dlaczego taki akurat długi i jak ewentualnie wypadły ci te badania, czy już znasz wyniki, czy z twoim organizmem wszystko w porządku, czy jesteś zdrowy jak koń, czy coś tam jest do poprawy jednak. Z tymi badaniami to trochę inaczej było, bo ja robię materiał jak co do naturali, którzy, wiesz, często naturali, którzy często oszukują. I właśnie po to zrobiłem badania takie jak testosteron, LH, FSH, estradiol, prolaktyna, to były same podstawy. Morfologię i tak dalej przy okazji machnąłem, no bo jak już byłem, no to i tak pobierają mi krew, więc oddam trochę więcej jej, prawda, kreatyninę i tak dalej. I co ciekawe, u mnie zawsze wszystko wychodzi w miarę okej. Wiadomo, że próby wątrobowe będą nadal podwyższone, bo nadal jakieś tam orale lecą, bo przygotowując się do zawodów. No i ogólnie na kanale niedługo zamieszczę jakiś tam materiał właśnie co do tego, jak oszukują fake naturale i jak tak naprawdę można, wiesz, co do tych... Przyjąć to, zrobię badania, jak pokazać tak naprawdę, że nie do końca te badania zawsze obrazują prawdę, co do... Czyli sugerujesz, że są ludzie w sieci, którzy poprzez badania pokazują, że są naturalami nie będąc tak naprawdę. Tak. Okej. Wiesz, ile mam teraz teścia? No strzelę, 800. 93. 93? Ale czekaj, mówimy o jakich mówimy normach? Mówimy teraz o teściu całkowitym, tak. Czym... Okej. Górna ranga to jest 900 coś,
Dolna ranga to jest 140, ja mam 93. Czy mogę uważać się za naturala? No nie, no oczywiście. Kropka. Wiesz, i to jest taka duża kropa, prawda? Nie kropka, kropa. Więc właśnie będę chciał to pokazać. Co do badań. Ogólnie wszystko wyszło ok. Miałem też skany, jeżeli chodzi o narządy. I też wszystko wyszło ok. Ok, dosłownie ok. Żadnych przerostów, żadnych tam, wiesz... Dosłownie, żadnych przerostów, o tak to nazwijmy. Więc to jest też genetyka. Bo genetyką tylko nazywamy czasami układ kostny, umiejętności budowania masy mięśniowej, możliwości organizmu budowania masy mięśniowej, utraty tkanki tłuszczowej, ale genetyka to jest również to, jak odpowiadasz na pewne środki, jak twój organizm, prawda, ile potrafi znieść. Generalnie jak odporny jest na różnego rodzaju przeciążenia, nie? No, ogólnie przeciążenia, tak jak mówisz, trening siłowy i tak dalej. Trening siłowy sam w sobie również, szczególnie ekstremalny, wywołuje niektóre rzeczy, prawda? Może wywołać. Pójdźcie po ciężkich nogach zbadać ALT-AST. Zobaczycie, jak fajnie wam wyjdzie i co powie lekarz rodzinny, jak do niego pójdziecie. 7 miesięcy redukcji. Dlaczego? Ponieważ robiliśmy diet breaki. To nie była taka typowa 7-miesięczna redukcja, tylko na przykład było 7, powiedzmy, 10 tygodni cięcia, 2-3 tygodnie plusu kalorycznego. I znowu powiedzmy 7 tygodni, 2. Jakiś refit, coś tam. Deload, devolume, prawda? Także to był troszeczkę dłuższy prep z założeniem takim, żeby potracić jak najmniej mięsa. Jest to możliwe i wydaje mi się, że wyszło to bardzo dobrze, ale osobiście więcej tak długiego prepa robić nie będę. Nie wydaje mi się, że będę potrzebował, szczególnie teraz, jak już ściąłem dosłownie wszystko, co się dało ze mnie. A jeszcze mam parę dni, żeby to ściąć, tak wprost mówiąc. Także no, temu tak długi plan. Skoro takie były założenia z trenerem, Kuba Cieleń, powiedziałem celowo Kuba, jakbyście nie wiedzieli, bo zdarzyło mi się powiedzieć Jakub. Zostałem szybko przez Dawida naprostowany, bo on z kolei bo ja kiedyś... zostałem co naprostowany. Tak, bo on z kolei kiedyś został naprostowany przez Kubę właśnie, więc tak, Kuba Cieleń, twój trener. Dlaczego akurat Kuba... Jak w ogóle doszło do tej współpracy? Kuba mieszka za granicą, przecież tak? I dlaczego jest taki wyjątkowy, że jest twoim trenerem? Może w ten sposób. Jest wyjątkowy, bo nie jest tylko trenerem. Jest zawodnikiem, nie, oczywiście. Nie, nie, chodzi mi nie tylko trenerem, zawodnikiem. Ale też przyjacielem. Ale również osobą, nie tylko właśnie takim przyjacielem, bo jak rozumiemy słowo przyjaciel? Osoba nie tylko, która pogłaszcza cię po głowie, tylko on nie jest właśnie nianią. On jest osobą, która wprost powie mi, masz zrobić to, 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 żeby iść do przodu, mając w głowie zawsze moje dobro. I to było też dla mnie bardzo ważne w pewnym momencie, gdy zauważyłem, że miałem jakieś decyzje, to on zawsze stawał za tym, żebym robił to, co sprawia, że jestem szczęśliwy. I to było też dla mnie bardzo, bardzo ważnym sygnałem, bo okej, może cię ktoś motywować, ale w pewnym momencie, gdy akceptuje twoje wybory, to jest niesamowicie ważne i pozytywne, prawda? No i Kuba, zaczęliśmy współpracę już, 2-3 lata temu, nie pamiętam dokładnie, 2-3 lata temu. No i to się tak ciągnie, zrobiliśmy bardzo dobry progres. Jestem zadowolony i nie zamierzam nic tu na pewno zmieniać, jeżeli... No nie, po prostu nie wyobrażam sobie współpracy z innym trenerem niż Kuba. A czemu ta współpraca, Dawid, tak się wam układa dobrze? Poza tym, że nie wiem, że jest w jakimś sensie twoim przyjacielem, poza tym, że jest dobrym fachowcem. Co takiego posiada dobry trener, w twoim przypadku akurat Kuba Cieleń, że zrobiliście na przestrzeni ostatnich 2 czy 3 lat taki mocny progres, bo to jest nie tylko moje zdanie. Że potrafi mi czasami sprzedać ojcowskiego w potylicę. Albo lepa na pysk. Dosłownie. Takiego, wiesz, wstrząsnąć mną, potrafi do mnie dotrzeć. Nie mówię to oczywiście fizycznie, ale wie, jak do mnie, do akurat mojej osoby dotrzeć. I to dla mnie jest potrzebne. Jesteśmy na Podlasiu, więc dla. Dla ciebie jest potrzebne. No tak, trzeba. Czyli jednak trener... taki krytyczny punkt widzenia i takie bardzo kiedy mocno... Kiedy trzeba pogłaszczę, kiedy trzeba zdzieli, ale też podoba mi się jego filozofia, jego podejście do treningu, jego to, jak się rozwija również, bo to jest też ważne.
z kim przystajesz, taki się stajesz. No tak. I dzięki niemu też zacząłem się rozwijać w troszkę innych aspektach, nie tylko i wyłącznie jako sportowiec, również oczywiście jako trener. No i podoba mi się to też, że no ma też, wiesz, on tak naprawdę już ludzi by nie musiał prowadzić. Ma swoją siłownię i tak dalej. Biznesowo jest taki poukładany. Tak. Więc dalej to robi z pasji i z miłości. I zawsze będzie to robił z pasji i z miłości. I to mi się podoba. Powiedz mi takie pytanie odrobinkę prywaty, bo ja zawsze patrzyłem, znaczy zawsze, od jakiegoś tam czasu patrzyłem na ciebie jako na takiego gościa, który jest tak bardzo oddany kulturystyce w 100%, pełnym sobą dosłownie, że ty nie masz czasu na jakieś tam inne rzeczy, na nie wiem, na jakąś partnerkę. Ja patrzyłem w pewnych momentach na ciebie jak na takiego trochę ascetę, który prowadzi innych ludzi, jest trenerem online, ale przede wszystkim jest zawodnikiem, który się w pełni oddaje właśnie pasji kulturystyce. Wchodzisz, a tu baba. Wchodzę dzisiaj do ciebie, żebyś mnie źle nie zrozumiał, bo to, co mówię, to jest w jakiejś formie komplement, co do twojej osoby. A tu Laura. Piękna, piękna kobieta, u ciebie w chacie, partnerka twoja na ten moment życiowa i ja po prostu szok. Powiedz coś, kurde, więcej, nie wiem, pochwal się, opowiedz trochę, jak długo trwa ta relacja, skąd się znacie, bo wiesz, nie zrozumie źle. W social mediach pokazujesz, właśnie tu poruszyłeś bardzo fajną rzecz. Nie pokazujesz za dużo w tej kwestii. W social mediach pokazujesz tyle, ile chcesz pokazać za każdym razem. I pamiętajcie, to, że widzicie kogoś w social mediach i może być taki i taki, w prawdziwym życiu może być zupełnie inne, albo to, że raz wam ktoś nie odpisze, czy coś. Każdy sportowiec ma gorsze dni. Ja wiem, że od kulturystów się wiele też wymaga, bo my nie jesteśmy aż tak znani. Wiesz, na tej zasadzie, że no, jak dla mnie zaczęli odpisywać tacy ludzie, jak na przykład Matt Jansen, Nick Walker i tak dalej, no to ja się czułem, jakbym, wiesz, gadał z legendami. No dosłownie Kevin LeVron, prawda? Że no, Kevin mi kiedyś podpowiadał co do prepa w ogóle, prawda? To była ciekawa historia, bo wstałem, zobaczył, że jestem aktywny na WhatsApp i dzwoni do mnie, godzina druga, Kevin LeVron. Co to? Mówię, jest, prawda? On tak, że co robisz, czemu nie śpisz, musisz spać. Ja mówię, że jakoś się przebudziłem, nie mogę zasnąć. Co jadłeś? Idź wypij 10 białek jaj. Ja mówię, jak to? No mówi, idź wypij, masz białka jaj, idź wypij białka jaj. 10 białek jaj i kładź spać. No i takie, wiesz, to było naprawdę takie wyróżnienie. Napiszcie do Lewandowskiego, napiszcie do osób, które lubicie bardzo z innych branży, nie z branży fitness. Nie mówię tu nawet o Lewandowskim, bo Lewandowski to już jest taki poziom, że to już jest kosmos w ogóle. No ale napiszcie do ludzi z innych branż. Naprawdę poczekacie na odpowiedź, jeżeli w ogóle ją dostaniecie. Na świętego nigdy. Tak, a od kulturystów wymaga się, że wiesz, raz nie odpisał i tak dalej, i to już jest buc. Nie no, my też mamy gorsze dni, też mamy... Wiesz, wiele osób po prostu tego nie pokazuje. Ja też obiecałem, że będę pokazywał i tak jak nagrałem zresztą, że no miałem gorsze momenty. I ten prep, prawda, nikt nie chce... Tak się nam wydaje, że nikt nie chce oglądać słabych momentów. A to jest wręcz odwrotnie. Mi się też tak, wiesz, czasami myślę, że ludzie z chęcią zobaczyliby właśnie, że słuchaj, jest mi ciężko, jestem głodny, jestem zmęczony, jestem nie dam rady robić tych cholernych kroków, cardio, trening. Jezus, nie chcę iść na ten trening. Wiesz, ja to specjalnie wymieniam wszystko, bo my też jesteśmy ludźmi. No ale przechodząc do prawdziwego życia. Widzisz tyle, ile ktoś chce ci pokazać. Ile Wujaszek chce ci pokazać, ile Dave chce ci pokazać, ile ktoś chce ci pokazać. To nie jest tak, social media nie obrazują wszystkiego. Ale jak ktokolwiek widzi mnie na targach, widzi mnie na wyjazdach i tak dalej, zawsze jest ktoś obok. Więc wiesz, mogli się domyślić, że no, tak jak powiedziałeś, ja jestem ascetą i tak dalej co do diety. Ja możesz przynieść czekoladę, możesz przynieść pizzę, ja będę sobie jadł swoje. Mi to nie przeszkadza. Są oczywiście momenty, w których w off-season teraz już, prawda, czyli w okresie masowym, wyjdę sobie na sushi czy coś takiego, bo sushi po prostu lubię raz na jakiś czas zjeść. Do kina też normalnie pójdę. Każdy, kto mnie obserwuje, wiesz, widzi, że lubię te kino. Teraz troszeczkę to zaniedbałem po prostu, bo właśnie teraz jest ten okres, w którym już poczułem to zmęczenie takie do momentu, w którym
No nie wiem, czy bym nie zasnął w kinie, a szkoda mi filmu. Nie martw się, ja nadrabiam za ciebie zaległości. No, także ktoś na mnie nadrabia. Życie jest troszeczkę bardziej rozległe niż tylko to, co widzimy. Wy widzicie jakieś vlogi 15-20 minut i ja naprawdę pokazuję całego siebie, ale nie jestem w stanie pokazać całego siebie, mimo że bym chciał, tak wiecie, obrazować to wszystko, wiecie, całe moje życie. No nie mam kamerzysty 2-4 na dobę i ciężko by mi to było wszystko, wiesz, tak rozgłośnić, że tak to nazwę. Ale no tak jak mówisz, wiesz, no to moje życie... Są fragmenty, których po prostu nie pokazuję. I tyle, no. Myślę, że też... Szanuję to, że nie każdy chciałby być w social mediach. I ona też się nie pcha do social mediów, wiesz. Ona jest po studiach fizjoterapii, jest magistrem fizjoterapii. Obecnie będzie studiowała, kolejny będzie miała swój etap, prawda? Będzie robiła osteopatię, co mi się bardzo podoba, że się rozwija. Ja lubię ludzi, którzy się rozwijają. Mnie to ciągnie, jak wiesz, obok mnie są ludzie, zresztą tak się mówi chyba, że otaczasz się ludźmi, i przyciągasz to, co w górę, a nie... ciągną cię w górę też, ale ciebie tworzą trzy najbliższe twoje osoby. Zgadza się. O tak się mówi. I ja chcę być wokół takich osób właśnie, jak Kuba, który się rozwija. Mogę tu wymieniać, nie chcę tu wymieniać właśnie swoich, wiesz, bo nie chcę nikogo obrazić czy coś, że wiesz, że przypadkiem go pominąłem. Nie, po prostu te osoby wiedzą. Te osoby wiedzą i tak samo z moim całym życiem. Wiesz, o Alicante nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział o Alicante. Bo ja byłem na przykład zdziwiony. No wiesz, to samo o FIWE. Też do końca nie każdy był świadomy, że wyjdę. Bo też no, były tam jakieś przemyślenia. Ale koniec końców właśnie Wolski mnie trochę ogarnął. No tak to nazwijmy. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Temat social mediów. Bardzo mocne narzędzie w dalszym ciągu, jeszcze chwilę, można powiedzieć, niepłatne, które może dać nam mnóstwo... Właśnie, słyszałeś, że Elon Musk chce Twitter zrobić płatny dla każdego? Przepraszam, że ci wtrącam. Myślę, że wszystko za jakiś czas w niedalekiej przyszłości tak, będzie... Wszędzie wchodzą subskrypcje. Tak, będzie płatne, będzie subskrybowane. Natomiast mocno poszedłeś w Instagram, mocno poszedłeś w rolki, mocno poszedłeś w TikTok, mocno poszedłeś w YouTube. YouTube ma już ponad 4 dyszki, tak? Prawie 4 dychy. Natomiast Instagram podskoczył, bo tam ponad 62 tysiące, tak? Więc rozwija się na tej płaszczyźnie takiej social mediowej. Skąd taki zastrzyk energii ku temu, żeby tak aktywnie podziałać? Ty zawsze działałeś, nie powiem, że nie, ale teraz rzeczywiście widać ciebie i mało tego, osoby, które nie są na tak wielu grupach kulturystycznych jak ja, czy jak ty, to też mogą o tym nie wiedzieć, bo też jesteś na grupach, też dużo wrzucasz, dużo piszesz, dużo... Ja mam na wielu grupach jestem też moderatorem, także to jest tak, że social media to nie jest tylko pokazywanie siebie, ale też pieniądze, to są zarobki, tak? My z tego żyjemy, tak? Czy to z właśnie prowadzenia podopiecznych, dzięki temu, gdy cię ludzie widzą i to wielu kulturystów tego nie rozumie, dlaczego nie ma kontraktu i tak dalej. Czasy się zmieniły. Możesz mieć tytuły, ale jeżeli nie robisz zasięgów dla firmy, to niestety, ale firma jest nadal do czego? Do zarabiania. Jeżeli nie zarabiasz, to się nie zwracasz. Jeżeli nie będzie cię widać, to kto ma do ciebie przyjść na prowadzenie? Kto ma od ciebie kupić plan treningowy, dietetyczny, konsultacje, trening personalny, jeżeli nie wiesz, że to robisz? Kolejna rzecz jest taka, że co do, wiesz, no ty masz kot Wujaszek? Fericze na Olimpię, prawda? Ja mam swój na Muscle Power i to też przynosi nam jakąś część zarobku, tak? Jeżeli kupują nasze, używając naszego kodu, suplementy, to też jest jakaś forma zarobku. Więc to się mówi, że okej, ja daję darmową wiedzę. Daję darmową wiedzę, ale dzięki temu, że ja daję darmową wiedzę, to też ludzie widzą i mówią, kurczę, fajnie ten David, no tu mi to powiedział, tu mi coś podpowiedział, tu mi odpowiedział, tu mi coś, wiesz, na brief odpisał. No czemu nie użyć jego kodu, prawda? No i tak to się wszystko kręci. Social media są bardzo mocnym narzędziem, ale social media są bardzo zgubne.
szczególnie w branży fitness, bo zaczynamy się porównywać, zaczynamy szukać swoich większych minusów, a ja nie będę nigdy wyglądał jak Nick Walker, a ja nie będę nigdy wyglądał jak Samson Dauda i tak dalej. No nie będziesz, ale możesz wyglądać lepiej od siebie. No ale czy tak, czy siak, social media mogą być bardzo mądrym i dobrym źródłem nie tylko dochodu, ale również zdobycia jakiejś rozpoznawalności, jak i kontaktu ogólnie z osobami, które cię śledzą, bo ja nigdy nie powiem fanami, bo to tak brzmi tak, kim ja jestem, wiesz, ja Lewandowski nie jestem, czy jakiś inny, wiesz, Cristiano Ronaldo. Ale sympatykami. Ale, wiesz, z osobami, które cię po prostu oglądają, fajnie mieć też kontakt, bo to potem, tak jak mówię, wszystko się przekłada, dlatego nie ma już czasów Doriana Yatesa, że byłeś w piwnicy, byłeś hardkorowym kulturystą. Bądź sobie w piwnicy, bądź hardkorowym kulturystą, ale to nagrywaj. Sam Sulek jest genialnym przykładem. Chłopak, który jeździ z kamerą i mówi: dzisiaj jadę sobie na siłownię, zrobię nogi, pokazuję trening nóg, potem jem to. Milion wyświetleń. Dzień w dzień. Dzień w dzień. To jest 30 milionów wyświetleń miesięcznie. Wyobrażasz to sobie? I chłopak, który, no ja oglądam te jego vlogi często i to jest praktycznie, że to samo, ale go się tak jakoś fajnie ogląda, wiesz, tak jakoś sympatycznie przyciąga tych wszystkich ludzi, że ma milion wyświetleń. I teraz tak, chłopak ma chyba 21 lat, ma podpisany kontrakt z firmą suplementacyjną, ma kasę z YouTube, już praktycznie, wiesz, zaczyna wyrabiać tak swoją markę, ma ponad milion subskrypcji, że on już będzie niedługo miał też coś takiego. W wieku 30 lat, postartuje trochę w wieku 30 lat, otworzy jakąś firmę suplementacyjną i wszystko będzie mu się bardzo fajnie kręciło. Dlatego używajcie tych social mediów, ale z głową, żebyście się w nich nie zatracili. Piękne podsumowanie myślę tej tematu social mediów. Bardzo ładnie to podsumowałeś, szczególnie z tą anegdotką na koniec. Zgadzam się w 100%, bo też uważam, że social media mogą być absolutnie fenomenalnym narzędziem i tak samo mogą być zdradliwym jakimś takim czymś, co może nas pochłonąć, a nawet śmiem twierdzić i zniszczyć. Potrafią zniszczyć. Zobacz, ile osób zaczyna słuchać, ile jest hejtu. Wiesz, i kurczę, czasami, nie wiem, czy... A mogę ciebie to na pewno mogę zapytać. Słuchaj, miałeś walkę, powiedzmy, wygrałeś walkę. Tak? Dostajesz 1000 komentarzy, super, super, gratuluję, wujaszek, super. Dostajesz jednego gościa, który powie ci: słuchaj, ty... leci ci wiązankę. Jakoś dziwnym trafem ja się na tym łapałem. Teraz już tego nie robię, teraz właśnie odpisuję tym, którzy, wiesz, są ze mną, a ci, którzy bezpodstawną krytykę po prostu zrobią, żeby wyrzucić swoją złość, olewam. Jeżeli ktoś mnie krytykuje, tak jak mówiłeś, konstruktywnie, przyjmuję. Dziękuję za to, bo dzięki wam nie mam kałduna teraz na 40 cm do przodu, co mogłem mieć i co sam bym sobie zrobił, wprost mówiąc, ale dzięki wam, między innymi, tego nie mam, tak? Dzięki Kubie też, bo też powiedział, że słuchaj, stary, jest coś nie tak. No i też dużo tutaj zabiegów wprowadziliśmy, o których wspominaliśmy. I tak jak mówię, i skupiasz się na tym jednym gościu na początku i myślisz, w pewnym momencie, kurde, dostałem 1000 pozytywnych komentarzy, a ja się skupiam nad jednym gościem, który po prostu wszedł, nie wiem kim jest, zapewne konto ma jeden obserwujący, 1500 osób, które obserwuje, i on na każdym tym koncie wchodzi i robi pewnie to samo. Wiesz, tylko po to, żeby swoją złość wyrzucić, bo ale pan dowaliłeś temu starbatemu, prawda? No... Skoro mam ciebie tutaj, David, w samochodzie, musimy zrobić predykcję, bo ty się na tym znasz i ty umiesz o tym mówić. Wielkimi krokami zbliża się największa impreza kulturystyczna na świecie, tak? Święto, można powiedzieć, kulturystyki. Mam tu na myśli oczywiście Mr. Olympia. Jeżeli chcesz się pokusić, to Classic Physique, jeżeli tylko jesteś sfokusowany i skupiony na wszystkie kategorie, to zróbmy Classic Physique, żeby też nie skupiać się tak bardzo na wszystkich kategoriach. Classic Physique oraz ta super ciężka, no bo tutaj jest, i może 212 masz też ochotę, jak myślisz, jak to może się ułożyć? Zróbmy sobie takie top 3, jak ty przypuszczasz, że to może w tym roku wyglądać, bo tak jak powiedziałeś, trendy w kulturystyce się zmieniają. To zacznijmy może od tego, co te trendy zmieniło, czyli od klasyka. Sibuma nikt nie pokona tak też długo, jak Sibum będzie startował. Taka jest prawda, Sibum niedługo przejdzie na emeryturę, to już jest człowiek, który jest
po prostu zarobiony i nie będzie ryzykował swojego zdrowia, jakoś tam swoją, wiesz, już i tak będzie bardzo ciężkie do przebicia te jego 5 tytułów, które będzie miał, bo będą rotowani ci zawodnicy. Sibum nie potrzebuje kulturystyki. Kulturystyka potrzebuje obecnie Sibuma. Taka jest prawda. Sibum ma olbrzymi following, Sibum ma już swoją firmę suplementacyjną, ma swoją siłownię. Myślę, że niebawem... Ciuchy, wszystko tam. To jest chłop, który właśnie idealnie... Facet, który idealnie wykorzystał social media. Śmiali się z niego, że se pleni. To przecież on zrobił koszulkę z tym, że se pleni, wiesz, wpuścił w słowo właśnie to seplenienie i te koszulki zeszły chyba nakład 10 tysięcy w 20 minut. To jest właśnie idealny przykład co do social mediów. Sibuma nikt nie pokona tak długo, jak będzie startował. Doszły nowe kryteria, jeżeli chodzi o ocenianie klasyka, jeżeli chodzi o limity wagowe. Więc doszło troszeczkę wagi dla Ursa i dla Ramona. Myślę, że Ramon w tym roku jeszcze będzie bardzo ciężki do pokonania, ale nie jest to niemożliwe. I Urs będzie blisko, wydaje mi się, na plecach im siądzie jako czwarty Terence, który wrócił i który jest po prostu głodny za to, co się rok temu stało. Rafin. Myślę, że będzie blisko, ale nie będzie już, nie dotknie tej trójki, ponieważ po prostu jest za niski. Jest po prostu za niski, oni są rośli i bardziej pasują do Sibuma niż on. Jeżeli chodzi o 212, pierwszy... Clarida. Nie sądzę, że go ktoś przeskoczy, szczególnie, że jest teraz podobno olbrzymi, podobno jeszcze urósł, chyba że przegiął i pójdzie mu brzuch. Bo miał już tą ramę na tyle wypełnioną, że nie wiadomo, gdzie tego mięsa dopakować. Drugi, chciałbym, czy jak będzie? Bo to jest pytanie. Możesz powiedzieć i tak, i tak. Jak chciałbym, Kion. Chciałbym, żeby Kion był drugi, ale myślę, że jeszcze brakuje mu po pierwsze ziarnistości i tej dojrzałości mięśniowej. I właśnie głównie tego. Głównie tego myślę, że mu jeszcze brakuje i dlatego on będzie trzeci, a drugi będzie Calderon. Angel Calderon, który był bardzo blisko. Chyba, że Kamal Elgarni wyjdzie, ale Kamal rozważa wyjście w Open. Jeżeli Kamal wyjdzie, to będzie top 4 takie. Sean, jeżeli Sean nie zawalił brzucha, to niepokonany, będzie bardzo ciężko go pokonać przez to, jaką ma dojrzałość mięśniową, przez to, jak jest wielki. Chyba, że właśnie znowu trendy w 212 też pójdą w bardziej klasyka, to wtedy Kion, jeżeli będzie przynajmniej w formie, no bo nie będzie w takiej formie jak Sean, to Kiona dadzą na pierwsze, bo będą zmieniać po prostu trendy, ale nie wydaje mi się. Po prostu nie wydaje mi się, bo dalej pójdą w kulturystykę. A w Open to tak. To jest bardzo ciężkie. Dlaczego? Hadi nie miał opcji, żeby zaprezentować się jako ambasador kulturystyki. Kulturystyka potrzebuje ambasadorów. Zgadzam się. Takich jak był Jay Cutler, jak jest aktualnie Sibum. Nie? Tak, dokładnie. I z jednej strony ma ambasadora typu Sibum i nie wiemy też, jak dużo Hadi robi w Iranie. Wiesz, bo to jest też kolejny rynek, na który oczywiście dzięki zdobyciu tytułu poszło więcej osób, tak samo jak wiesz, jak wygrał Rami, masa osób poszła tam, poszły kontrakty, poszły firmy, rozwinęły się siłownie. A coraz częściej się mówi o tym, że Stany Zjednoczone bardzo chcą się na ten rynek otworzyć, nie? Bo to jest kurde many, jakby nie patrzeć, nie? Tak. To jest kajs, wiesz. A każda firma, tak jak wspominaliśmy, zależy im najbardziej na kasie. Więc Hadi może... za to, mimo tego, że jego ziarnistości i mimo tego, że jest już w Stanach podobno, więc będzie na pewno życiowej formie, będzie największy, jaki był, jaki najbardziej docięty, to myślę, że Derekowi to dadzą. Nawet nie dadzą, Derek ma fenomenalną sylwetkę, dadzą to trochę źle brzmi, ale myślę, że nawet jeżeli będzie bardzo blisko, to postawią na Dereka, bo potrzebują chyba trochę ambasadora, bo długo go nie było. Rami też nie był aż tak aktywny. Wcześniej był Brandon Curry, który nie mógł być przez wiadome, które sytuacje, no nie był po prostu tak, jak no, każda branża wtedy dostała i on właśnie nie mógł nawet podróżować i tak dalej przez właśnie to, co się działo wtedy. No i wydaje mi się, że właśnie Derek może być może wygrać. To wtedy Hadi myśli, że drugi? Nie. Nie. Myślę, że...
Myślę, że nikt też może wygrać. I to wiem, że teraz większość... Okay. Tak, większość mi powie, że nie, nie ma szans i tak dalej. Ale nikt naprawdę poprawił te czwórki. Naprawdę jest większy. Jeżeli... I nikt tutaj też. Jeżeli mówimy o social mediach, to to jest najbardziej znany kulturysta. Więc Derek to jest taki... poster boy, wiesz, chłopak z plakatu, który ma ładną buźkę, ładnie się prezentuje, ta jego sylwetka jest świetna, taki amerykański, taki amerykański chłopak. American dream. Tak, dokładnie, że patrzysz na niego i ja tak chciałbym wyglądać, co nie? No i Samson, tutaj jest ta czwórka, to jest takie piątka, tak? Samson, Hadi, Nick i Derek, czwórka. To jest taka czwórka, która będzie walczyła. Andrew jeszcze moim zdaniem nie. Jeszcze mu będzie brakowało trochę mięsa i docięcia, jeżeli chodzi o tą czwórkę, ale przyszłościowo, no ale Andrew i Samson mają też swoje lata. Samson zrobił olbrzymi progres i też zobacz, że Samson jeździ po całym świecie, wszędzie się pokazuje, jest często właśnie manionów i tak dalej, więc to też coś nam daje, wiesz, do zrozumienia. Więc tu może być dosłownie wszystko się może wydarzyć. Hadi sylwetkowo trochę wiem, że jest klockowaty i tak dalej, ale on nie jest aż tak, wiesz, jakiś... On nie jest nieestetyczny na tyle, żeby go skreślać. Na pewno jest najbardziej dojrzały, ma bardzo dużo mięsa. I powiem wam tutaj szczerze, bo też dużo osób mówi, że kulturystyka, że musisz robić wielką masę mięśniową i tak dalej. Kulturystyka to jest posiadanie mięśni w dobrym miejscu. Co mam na myśli? Hadi ważył 102 kg na scenie. Derek ważył jakieś 106. Więc to już coś pokazuje, prawda? No i potem jest Samson, który będzie olbrzymi przy nich, będzie po prostu wielki. Ale przez to, że Derek ma taką talię i takie barki i jak rozrobi te wakum, staje właśnie i te plecy zaczynają wyrastać, to może być po prostu nie do pokonania, jeżeli te czwórki są jakie są, a no teraz nie miał po pierwsze problemu z limitem, nie musiał żadnej, wiesz, special, nie musiał specjalnego zaproszenia dostawać i tak dalej, więc myślę, że no obstawiłbym, gdybym miał, wiesz, stawiać hajs, to postawiłbym na Dereka. No, ciekawe, powiem ci te predykcje, natomiast trudno się z tą nie zgodzić, tylko jak to się tam szczególnie w tej super ciężkiej przetasuje, to może być absolutnie top różnie. Top 10 tak. Nie da się wybrać. Tak, tak. Dosłownie nie da się, nie wiem, będę robił predykcje na tym kanale, swoje przewidywania nie wiem, bo będzie takie na zasadzie wiele znaków zapytania. Wiesz, też Behrus Tabani na przykład, co do Irańczyków jeszcze, wiem, że nie ma wizy, a mógłby być w top 10. No Dawid, pogadaliśmy sobie kurde solidnie, myślę, tak, tu sobie strzelimy za wrot, ja wiem, że tam się skręcało do ciebie w prawo celowo, tak, możemy tu celowo, tak troszeczkę ominąłem, żebyś tu jeszcze miał 3 minuty dla siebie i to jest ten moment w jeździe z wujaszkiem, który ja osobiście bardzo lubię, no nie lubię, bo trzeba się pożegnać, ja nie ukrywam, że ja bym z tobą sobie tutaj po tym Białymstoku pojeździł jeszcze przynajmniej z pół godzinki albo i z godzinkę, ale takie formaty długie, a i tak już nam wyszedł bardzo długi odcinek, się po prostu nie oglądają z wiadomych przyczyn. Kamerki, mikroporty są dla ciebie, co chciałbyś przekazać widzom, słuchaczom kanału Olimp Sport Nutrition, no i generalnie osobom, które będą miały okazję widzieć lub posłuchać na Spotify tego materiału. Będzie też na Spotify? Jest na Spotify, fajnie, tak. Fajnie. Tak jest, jesteśmy na Spotify. Też co do tej platformy jeszcze się zastanawiam, co do rozwoju. Nie dajcie, może to troszeczkę zabrzmi tak pseudomotywacyjnie, ale myślę, że warto to powiedzieć. Jeżeli macie jakiś cel, jakiś, coś sobie założyliście i nie krzywdzi to nikogo, szczególnie sportowo, ambicjami, rozwojem i sprawia wam to niesamowitą przyjemność, to nie dajcie sobie wmówić nikomu, a szczególnie osobom, które prawdopodobnie robią i mówią to, co mówią. Jeżeli oczywiście nie jest to zbyt takie urojone, bo czasami no, niektórzy mają marzenia, które no, prawdopodobnie się nie wydarzą. Czy ja będę Mister Olimpia? Prawdopodobnie nie. Wiesz, ale mówię prawdopodobnie, tak sobie troszeczkę te ego podbijam, że tak to nazwę. Ale jeżeli nie robicie tym nikomu krzywdy, to nie dajcie sobie wmówić osobom, które nie dały prawdopodobnie rady zrobić, osiągnąć tego, co wy chcecie. Nie są tam, gdzie wy chcecie być, ani nigdy nie były, wmówić, że nie dacie rady.
po prostu idźcie do przodu i róbcie to, co kochacie, bo nie krzywdzicie nikogo, a jeżeli sprawia wam to przyjemność i jeżeli to czyni wasze życie lepszym, to trwajcie w tym jak najdłużej, bo to się przełoży na wasze życie, na wasze szczęście, a chyba o to chodzi w życiu, żeby po prostu, wiesz, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty, czy masz, wiesz, masę osób obok, czy masz jedną osobę, czy masz tylko kota. Właśnie, mam kota zamiast psa teraz. Znaczy, mam kota i psa, mam Wilsona i Markusa. A żeby być szczęśliwym, wiesz, po to żyjemy, żeby być szczęśliwym. Jakkolwiek to szczęście dla was jest czymkolwiek i jakkolwiek jest ono opisane, tkwijcie w tym, po prostu brnijcie do przodu, jak dzik w żołędzie, tak się mówi? Tak. Tak. Jak dzik w żołędzie. Tak. I jednego dnia dojdziecie do swojego celu. Czy ty, jeszcze takie pytanie na koniec ode mnie, czy ty na ten moment, biorąc pod uwagę swoją 10-letnią przygodę z kulturystyką, biorąc pod uwagę twoje ostatnie wyniki, tak jak już mówiłem, moim zdaniem bardzo duże i bardzo ważne wyniki w twojej kulturystycznej karierze, jesteś człowiekiem szczęśliwym? Teraz tak. Teraz tak. W sensie w tym, jak widzę, że moje życie w jakim kierunku zmierza i wiem, co chcę zrobić i co muszę zrobić, żeby być w 100% szczęśliwym, bo zawsze będziemy... Tutaj w prawo możemy, wiesz? Zawsze będziemy... Myślę, że to jest właśnie minus ludzi ambitnych, że zawsze będziemy chcieli więcej, ale też wielki plus. Ale ważne właśnie w tym wszystkim, żeby być szczęśliwym. A czy jestem szczęśliwy? Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy na tyle, ile obecnie mogę być, a wiem, że mogę być bardziej. O, to jest dobra odpowiedź. Że jeszcze mogę zrobić więcej, że wiem, że jeszcze mogę dużo, dużo, dużo pójść do przodu i dużo wymyślić, obmyślić, zrobić, żeby być tam, gdzie chcę. No i pięknie. A ja dodam od siebie, że to była kolejna odsłona jazdy z Wujaszkiem. To jest oczywiście, to jest oczywista oczywistość. A tu się zatrzymamy chyba, co? Na chwilkę. Tu się zatrzymamy, to jest oczywista oczywistość. O subowaniu, kciukach, dzwoneczkach mówiłem wam na początku. Przypomnę wam natomiast, że z kodem Felicze na stronie www.olimpstore.pl możecie liczyć na 10% zniżkę na suplementy, odżywki, ubrania oraz akcesoria. Pamiętajcie o tym, że kody ambasadorskie obowiązują, przejedzie pani spokojnie, obowiązują nie tylko na stronie online, ale też w wszystkich Olimp Store'ach, które są rozrzucone po całym naszym kraju. Tam jak pójdziecie, zrobicie zakupy, możecie liczyć na jakieś doradztwo i oczywiście kod Felicze również dla was zrobi, da wam zniżkę. Piszcie w komentarzu, co myślicie o naszej rozmowie i piszcie o osobach, które chcielibyście zobaczyć, których chcielibyście posłuchać w kolejnych odsłonach. Mogę ja powiedzieć, pewnie, słucham. Pudziana. Wiesz co, to jest bardzo dobry pomysł. Ale Pudziana takiego nie o sporcie. Mhm. Zupełnie zero sportu. Postaram się wyjść naprzeciw twoim oczekiwaniom. Byłoby fajnie bardziej tak posłuchać go, bo to wiele osób chyba nie wie, że Pudzian jest mega gościem co do biznesu. Tak. Wiesz, tak. I tutaj, z tej strony. Tak, zgadza się. Biznesowo jest człowiekiem, wiesz co, podjadę troszeczkę, bo tak rzeczywiście może stanąłem, że tu ludzie... Albo Arnolda, jakbyś mógł Arnolda, to... Arnolda Schwarzeneggera? Numer dam. Jeżeli kiedyś się to uda, to Arnold będzie siedział tu, a ty będziesz siedział tam i będziesz tłumaczył. Bo mój angielski może nie jest, jak to się mówi, my English is liquid, tak? Nie, jest na całkiem niezłym poziomie, natomiast nie odważyłbym się poprowadzić takiej szczegółowej rozmowy, jaką poprowadziłem na przykład teraz tutaj z tobą. Myślę, że bym się gdzieś tam zakałapućkał, na pewno bym się zakałapućkał. Wiecie, jak to jest, narząd nieużywany odmawia posłuszeństwa, więc tym moim angielskim bywa różnie. Natomiast cieszę się, Dawid, że mieliśmy okazję znowu się po takiej dłuższej przerwie spotkać, porozmawiać. No i co? Zachęcam was do kolejnych jazd z Wujaszkiem, które będą się regularnie pokazywały oczywiście na naszym kanale. Coś jeszcze byście chciał dodać od siebie? Chciałbym po prostu podziękować wszystkim, którzy nas oglądają i
mam nadzieję, że będziecie robili to dalej w większej nawet ilości niż do tej pory. Pamiętajcie, że tak jak mówiłem, Dawid jest aktywny bardzo na Instagramie, bardzo aktywny na TikToku. Jest kanał na YouTube, który możecie odwiedzić, dużo się tam ciekawych rzeczy dowiedzieć, posłuchać, podejrzeć, jeżeli jesteście fanami żelaznego sportu. A ja jeszcze przypominam, że oprócz tego, że możecie oglądać i posłuchać nas na YouTube Olimp Sport Nutrition, to również możecie nas posłuchać na Spotify. Jesteśmy tam, zapraszam serdecznie. Pozdrawiamy z Białegostoku. Dawid ucieka do domu, ja uciekam do Warszawy. Eloszka, do zobaczenia. O, jak się zgracił.